Wspominając tą bardzo tą gorącą dyskusję, która się będzie kończyć pewnie dzisiaj jakimś głosowaniem, mogłoby się wydawać, że spotykamy się w czasie. Nasza debata i wypowiedzi specjalistów, które tutaj padną, no nie będzie miała wpływu na to, co się dzieje dzisiaj czy jutro. Ale jeśli chodzi o reformę systemu ubezpieczeń społecznych i reformę emerytalną, to bynajmniej jest tak, że jedno głosowanie, czy nawet jedna ustawa de facto przesądzi o przyszłości na dziesiątki lat, przyszłości wszystkich obecnie pracujących. Chciałoby się, aby regulacje prawne miały taką moc oddziaływania przez dziesiątki lat, ale tak nie jest i być może w przypadku naszego kraju to lepiej, że pojedyncza ustawa nie daje bynajmniej gwarancji, że będzie trwałym prawem, ponieważ dyskusja jeszcze się tak naprawdę na dobre nie zaczęła. Będziemy przez wiele miesięcy, a przede wszystkim kilka lat dyskutować nad tą reformą, będziemy ją poprawiać. Niejedno jeszcze głosowanie w Sejmie wokół tych spraw będzie, a i to nie daje bynajmniej żadnej pewności co do tego, jakie będą w przyszłości emerytury. Wynika to z samej natury rzeczy, że mianowicie obowiązek zabezpieczenia starszych ludzi jest traktowany przez współczesne społeczeństwo i współczesne państwa jako obowiązek, jeden z centralnych obowiązków władzy publicznej. W związku z tym istnieje stała, niezmienna gotowość ingerowania w dowolnie skonstruowany system ad hoc ze strony rządu i budżetu. W naturze rzeczy bowiem ubezpieczenia obowiązkowe są pod pieczą władz, są kwestią polityczną. Nie da się zadekretować całkowicie indywidualnego, prywatnego charakteru ubezpieczeń. Przecież właśnie nie o to chodzi, żeby każdy wyłącznie sam odpowiadał za swoje zabezpieczenie na starość, ale chodzi o to, by był to system ubezpieczeń wzajemnych, zapośredniczonych w autorytecie najtrwalszych instytucji, ogólnie mówiąc, państwa. To, ile będziemy zarabiać, jak długo będziemy pracować, jak będziemy pracować, nie rozstrzyga się dzisiaj. Rozstrzygać się będzie w znacznie dłuższym, wieloetapowym procesie legislacyjnym, ale przede wszystkim rozstrzygać się będzie na gruncie życia gospodarczego, bo to przede wszystkim od koniunktury gospodarczej, od zamożności społeczeństwa zależy wysokość tego zabezpieczenia emerytalnego, bo i siła nabywcza składki od tego zależy oraz zależy od tego oczywiście możliwość dofinansowywania tego systemu przez budżety jakichś przyszłych, odległych jeszcze lat. W związku z tym nigdy nie jest już za późno, żeby prowadzić debatę publiczną. Ja mam nadzieję, że nasze spotkanie, wypowiedzi ekspertów, które w jakiejś formie skróconej dotrą do szerszej publiczności również, czego jestem pewien, no, przyczynią się do kontynuacji tej tak szczęśliwie rozpoczętej debaty publicznej i że będzie ona jeszcze trwała mimo głosowań, które już pewnie są przesądzone. Ja nie jestem ekspertem w tych sprawach. Moja rola jest tutaj rolą witającego, bo nawet nie moderatora, ponieważ dyskusje naszych panelistów i przedstawienie ich spada na barki pana Tomasza Kredyty. Natomiast skoro już jestem przy tym głosie, chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz odnośnie do naszego głównego tematu. Otóż wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do takiego systemu zabezpieczenia emerytalnego, który z jednej strony daje ludziom poczucie jakiegoś elementarnego bezpieczeństwa, z drugiej strony daje im poczucie, że mają jakiś realny wybór, czy chcą trochę więcej pracować i trochę większą mieć emeryturę, czy mniej, czy krócej pracować i mieć tą emeryturę mniejszą,
jakieś pole manewru, ale przede wszystkim uważam, że ten system powinien ludzi zachęcać do tego, żeby pracowali, jeśli mają na to siłę i żeby mieli możliwość pracowania, jeśli mają na to siłę. I że ten system powinien być czymś znacznie więcej niż tylko definicją momentu przejścia na emeryturę. Tyle rzeczy można uregulować, doregulować przy tej sposobności. Jest tyle pomysłów na uelastycznienie tego systemu. Trzeba z tej możliwości, moim zdaniem, korzystać i starać się, żeby przyjęta teraz ustawa była tylko punktem wyjścia, takim rdzeniem, który potem będzie można jakimiś uzupełnieniami doskonalić, oby tylko oczywiście te uzupełnienia nie zawaliły, nie zniszczyły głównie idei, którą jest ratowanie systemu przed bankructwem. I mam nadzieję, że pod tym jednym przynajmniej się wszyscy paneliści zgodzą, że system powinien być inteligentny, czuły, wielostronny, choć nie musi powstawać od razu, i że powinien zachęcać ludzi do pracy, a nie sprawić, że czują się oszukani, że to nagle każe się im pracować znacznie dłużej. I oddając już głos panu Kalicie, od razu pozwolę sobie poniekąd wrzucić pytanie, które być może zostanie podjęte przez niektórych panelistów. Pytanie, czy nie wydaje mi się, że ci robotnicy, którzy tutaj protestują, jest bardzo wielu, nawet trudno wejść do Sejmu dzisiaj, czy oni tak naprawdę nie ujmują się za jedną zmianę tutaj w tej całej sprawie reformy, mianowicie zależnością między rodzajem pracy a uprawnieniami emerytalnymi. Dlaczego o tym mówię? Bo ja jestem profesorem i my mamy taki przywilej, to jest właśnie przywilej, że my możemy przejść na emeryturę w wieku 70 lat i może się cieszymy, że przejdziemy na emeryturę tak późno. Dlaczego się cieszymy? Bo nasza praca jest bardzo lekka. Jeśli ktoś pracuje bardzo ciężko fizycznie, to patrzy na to zupełnie inaczej. Stąd moje pytanie. Ci ludzie, którzy tam są, to są ludzie ciężkiej pracy. Dla nich każdy rok pracy więcej to jest wielka trudność, wielkie obciążenie. Być może da się to jakoś w sprawiedliwym, inteligentnym systemie uwzględnić. A teraz już dziękuję Państwu, oddaję głos panu Tomaszowi. Dziękuję bardzo, dziękuję raz jeszcze Państwu, że mimo tego gorącego dnia i takiej gorącej atmosfery, jaka jest wokół Sejmu, zdecydowaliście się Państwo na udział w tej debacie. Ja przypomnę, że debata jest rejestrowana i będzie dostępna również na naszych stronach internetowych. Będzie na pewno szeroko promowana później w sieci. Chciałem powitać bardzo serdecznie naszych panelistów. Panią posłankę Annę Bańkowską, prezes ZUS. Ja miałem przyjemność pracować przez ostatnie 4 lata bardzo intensywnie w Sejmie i powiem, że jest to jeden z najbardziej kompetentnych i najbardziej pracowitych posłów. To pani wiceprzewodnicząca już na pewno OPZZ potwierdza. I chciałem jednocześnie powitać panią Wiesławę Zaranowską, wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Będzie pan Jan Bus, przewodniczący OPZZ. Mam informację potwierdzoną z pod Sejmem. Pan profesor Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej, witam bardzo serdecznie, a także pan Piotr Szumlewicz, dziennikarz telewizji publicznej, ale i ekspert w zakresie polityki społecznej. Chciałem usprawiedliwić jednego z naszych panelistów. Wczoraj wieczorem z gabinetu pana ministra Kamińskiego odebrałem informację, że ze względu na sprawy osobiste pan minister Boni będzie musiał dzisiaj być poza Sejmem, a także prawdopodobnie poza Warszawą. Witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Ja chciałbym tylko skupić się na dwóch, trzech pytaniach, które interesują
nas jako Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego i przejść do debaty, do możliwości zadawania pytań, a także do debaty z Państwa strony. Wiem, że takie pytania na pewno padną. Chciałbym zaznaczyć na wstępie, że mamy czas do godziny 15, najpóźniej o godzinie 15.30 chciałbym, żeby debata się zakończyła. Moje pierwsze pytanie, chciałbym zacząć od pana profesora Marka Góry, który, jak wiem, jest zwolennikiem tej reformy emerytalnej, współtwórcą w ogóle reformy emerytalnej, współtwórcą systemu emerytalnego obecnego, który funkcjonuje w Polsce. Chciałbym zadać państwu podstawowe pytanie. Czy nie obawiacie się państwo tego, że przy tym wypracowanym kompromisie przy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej część Polaków będzie skazana na głodowe emerytury? Bo nie dość, że wyznaczyliśmy najbardziej radykalną granicę wydłużenia i wyrównania wieku emerytalnego, a więc 67 lat, to możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę i uzyskania połowy świadczenia będą miały kobiety i mężczyźni, ale to będzie połowa świadczenia. Jak wiemy, te osoby, które będą aktywne na rynku pracy, które pracują w tych gałęziach, które umożliwiają pracę do okresu emerytalnego, będą mogły pracować, ale wiemy również, że mamy najwyższe bezrobocie w Unii Europejskiej w wieku 55 do 59 lat. Jest to w tym okresie życia jest najniższy wskaźnik zatrudnienia osób i w związku z tym pytanie podstawowe, czy część Polaków po prostu nie zostanie wypchnięta z rynku pracy i czy część Polaków po prostu nie zostanie skazana na głodowe emerytury. Bardzo proszę panie profesorze, ja bym prosić o odpowiedź na to pytanie. Organizatorom Centrum imienia Daszyńskiego za zaproszenie tej debaty. Temat ważny i ciekawy, chętnie w nim biorę udział. Przy czym na początku wyjaśnienie, znaczy może zostawmy wyjaśnienie, pytanie jest bardzo, bardzo jasne. Chciałem podkreślić jedną rzecz, że ja cały czas proponuję, żeby tego nie nazywa się tak reformą, to, co teraz jest robione, bardzo ważna rzecz, ja o tym będę mówił, nie jest reformą emerytalną. Reforma emerytalna była wprowadzona w 1995 roku. Tam zmieniliśmy zasady, według których system funkcjonuje. Tam jakby nowe fundamenty zostały położone. Natomiast teraz mówimy o podniesieniu wieku emerytalnego oraz wprowadzenie pewnego uelastycznienia, niekoniecznie takie jest, jak ja bym chciał, tego okresu przedemerytalnego. To jest takie ogólne wyjaśnienie. Chciałem, żeby Państwo to w ten sposób postrzegali. W jakiś sposób nawiązuje do tego, co pan profesor Hartmann powiedział, prawda, że są rzeczy, które się ciągle utrudnią, ale pamiętajmy, że to uzupełnienie musi jednak być oparte na tym, że nie ma zwalamy bez fundamentu. Tylko budujemy kolejne elementy tego. I takie uzupełnianie oczywiście zawsze jest potrzebne, warto je realizować. I teraz tak, tutaj pan zadając pytanie powiedział, czy kompromis, polityka, przepraszam, chciałem się jak gdyby wyłączyć z kwestii politycznych, w tym wszystkim skupię się wyłącznie na meritum, polityką się nie zajmuje, nie komentuje jej nawet. Natomiast ważna rzecz, prawda? Pierwsza to jest kwestia wysokości emerytury. To tak jest, ja myślę, że państwo muszę przekonywać, że dobra zawsze może dobre obywatele, ja często powtarzam, ja nie wszyscy wiemy, ale zapominamy, że musimy o czymś innym. I nie ma innego sposobu, żeby płace były odpowiednio wysokie i emerytury odpowiednio wysokie, niż po prostu pracowanie więcej. I to tego nie ma jak ucieczki. Jak sobie to uświadomimy, to wtedy my zaczynamy mówić o czymś innym. Jak sobie uświadomimy także, że jeżeli mamy jedną złotówkę, to możemy ją wydać albo na zapłacenie pracownikowi za jego pracę, albo na zapłacenie, czy na sfinansowanie transferu do emeryta. To jest, mamy dylemat i warto być świadomym tego dylematu. I ten dylemat jest bardzo ostry. Dużo ostrzejszy niż my w swojej świadomości chcemy dopuszczać. I teraz pytanie jest, jaki jest właściwy podział tej złotówki między to, co sfinansuje pracę, a to, co sfinansuje niepracowanie. Ja tutaj nie mam jakiejś odpowiedzi, która byłaby jedyną słuszną, natomiast jest to wielkie wyzwanie. I chciałem podkreślić, że to wyzwanie i w Polsce, i w wielu innych krajach, jak gdyby zostało negatywnie, znaczy nie udało się mu sprostać. A widzimy to poprzez sytuację młodych ludzi. Ci
Państwu uwagę, co się dzieje zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, czy Unii Europejskiej. Ruch, który nazywamy w Polsce ruchem oburzonych, czy Occupy People, mówiąc po angielsku, to są młodzi ludzie, którzy nie mogą wejść w normalne funkcjonowanie na rynku pracy. Z czegoś bierze. I bierze między innymi z tego, że w dziwaczny sposób zbudowane instytucje zarobienia, które wydawało się, że będą zawsze finansowane, instytucje państwowe, które jest generalnie świetnym pomysłem. Ja jestem całkowicie za tym. Natomiast problem polega na tym, że my straciliśmy źródło finansowania, które dawniej było automatyczne, czyli dywidendę demograficzną, która była tworzona dzięki strukturze populacji według wieku. Ona przypominała piramidę. Na piramidzie można robić ten cuda. Cudem było to, że przez kilka dziesięcioleci mieliśmy pompowanie środków na poziomie makro od razu, czyli nie przez poziom mikro, gdzie on tak jak przy podatkach podlega jeszcze bieżącej ocenie publicznej, to od razu jak się pojawiało w rękach polityków, można było zrobić rzeczy dobre, ważne i potrzebne. Więc stanęliśmy wobec sytuacji, kiedy ich już może się tak naprawdę nie zarobić. I tymi, którzy najbardziej stratni są na tym, są ludzie młodzi, którzy w tej chwili chcą wejść na oni dostają w plecy, dlatego że dla nich po prostu nie starsze środki. Bo starszym nie obetniemy ani emerytur, ani różnego rodzaju innych przywilejów, praw, które kosztują bardzo dużo. No i komu można zabrać? Trzeba zabierać, a nie dać tylko, prawda? Ludziom młodym, którzy na tym rynku pracy się pojawiają, jakby się pojawiają w sytuacji takiej, że nie mogą mieć tego, co miały poprzednie pokolenia i mają z tym problem. W Polsce jest to w jakiś sposób podobne, zresztą w innym. No i przekłada się także przez ryzyko ubóstwa. Jak Państwo zobaczycie na kwestię ryzyka ubóstwa według wieku, to okaże się, że ono jest wielokrotnie wyższe wśród młodych ludzi, tych, którzy są na rynku pracy, znaczy w kategorii 25-50 w porównaniu z kategorią 65+. To nie znaczy, że ci starsi są zamożni, tylko znaczy tyle, że gdyby młodzi ponoszą koszt tego, że urwała się dywidenda demograficzna, że jej już po prostu nie ma. Musimy z tym coś zrobić. Jednym z elementów zrobienia czegoś, no i w Polsce i w wielu innych krajach, w większości innych krajów, jest po prostu krytyczna analiza kwestii związanej z tym, że jeżeli do pracy wchodzi do grupy, to nie może być tak, że ludzie przychodzą na emeryturę w wieku lat około 60 i potem żyją kilka dziesięcioleci z tego, co nie będzie wypłacone w postaci płacy ludziom młodszym pracującym. No bo to nie są pieniądze, które finansuje jakakolwiek instytucja, są to pieniądze finansowane przez pokolenie pracujące. Jest to naprawdę fundamentalny problem, coś z tym trzeba zrobić. I w sukurs przychodzi nam to, że jak spojrzymy na siebie, to możemy pomyśleć o tym, czym jest starość dzisiaj. Dla naszych dziadków starością, no to jest inne, ale ja chciałbym definicję. Dla naszych dziadków starością mówię około 60 lat. To już był człowiek naprawdę zaawansowany wiekowo. Dla nas, myślę o ludziach w tej chwili, w sile wieku nazwijmy to, to jest już ponad 70 lat, nie wiem, jak się naszych dzieci, to będzie prawdopodobnie powyżej 80. I uświadomienie sobie tego otwiera nam przestrzeń do tego, żeby przemyśleć, przemodelować nasze kariery zawodowe z punktu widzenia tego, jak one są kształtowane. Ja powiem teraz rzecz w sumie najważniejszą. Niezależnie od tego, co politycy tam w sali obok, czy na kawałek dalej ustaną, naprawdę to jest ważne, ale dla nas dziś, natomiast na przyszłość, rzeczy pewne są po prostu jak gdyby zdeterminowane przez demografię i ich nie odwrócimy. Będziemy rozmawiać, od tego nie ma ucieczki. Jest tylko kwestia tego, jak to zrobić, żebyśmy mogli pracować dłużej. Pierwszym krokiem, żeby móc pracować dłużej, trzeba sobie uświadomić, że będziemy musieli pracować dłużej. Jeżeli będziemy żyli zakładając, że tu dobrze politycy nam, prawda, nie pozwolą na podniesienie wieku i prawda, w wieku 60 parę lat przejdziemy na emeryturę, no to w tym momencie stawiamy się w sytuacji, która doprowadzi do tego, że za lat 10 czy 20, kiedy będziesz wiadomo, że i tak musimy to swoje dłużej, to pewnie by było mogło być bolało. Dużo lepiej do tego się przygotować wcześniej. Podniesienie wieku emerytalnego, nie żadna reforma emerytalna kolejna, bo nie trzeba w Polsce szczęśliwie robić, tylko podniesienie wieku emerytalnego jest próbą poradzenia sobie z pewnym cywilizacyjnym wyzwaniem, jakim jest życie na pośmierci świętego Mikołaja. Ten święty Mikołaj był demografią. On finansował nasze rachunki. W
tej chwili nie chce tego przemycięcia, zostawił na dole z bułgami. I mamy ogromny problem, co z tym zrobić w przyszłości. Jak ratować realizację ważnych dla nas celów społecznych, bo one już nie zmieniły, przy jednoczesnym braku dawniej istniejących źródeł ich finansowania. To jest naprawdę wielkie wyzwanie. I nie można go stylizować, twierdząc, że po prostu musimy próbować to realizować. Im dłużej będziemy gonili nieefektywnych metod realizacji celów, tym bardziej będziemy narażali same cele na to, że kiedyś rzeczywiście nie będą realizowane. Jest czas na to, by przemyśleć, jak doprowadzić do tego, żeby cel społeczny systemu emerytalnego, którym jest zapewnienie ludziom starym dochodu, żeby ten cel realizować jak najbardziej efektywnie, czyli między innymi przy najniższym koszcie dla ludzi młodych. Czyli żeby nie było tak, że ciężej spadnie na młodych, oni to nie do nic nie dostaną, tylko powiedzą nam, żebyśmy sobie poszli, prawda? Nie sfinansują naszych emerytur i niestety jest to jakaś opcja. Warto jej przeciwdziałać. I jak powiedziałem, pierwszym krokiem do tego jest podniesienie wieku emerytalnego. I tutaj kończąc, jakby nawiążę do tego, co pan profesor na koniec powiedział, że ta praca profesora to jest taka fajna, lekka i nie trzeba stresować. I pewnie tak jest, praca się różni między sobą. I dlatego trochę prowokacyjnie powiem tak, jest ta profesja będzie dalej do 70, a jeszcze prawdopodobnie do 70. I na tym będzie polegać różnica, ale nie łudźmy się, że ktokolwiek z nas będzie myślał o ludziach w tej chwili, powiedzmy, nie mających więcej niż 50 lat, będzie rzeczywiście przychodzić na emeryturę przed 70. Swoim studentom jasno mówię, żeby budowali swoje myślenie o przyszłości swojej własnej zawodowej przy założeniu, żeby na pracować do 75 lat. Jeżeli tego nie zrobią, to są najlepiej, nie będzie ich bolało, gdy się okaże. Dziękuję. Dosłownie dwa zdania komentarze. Ja bym zapytał na pana, pana profesora studentów, gdzie oni będą pracować, bo nawet jeżeli będą pracować na rynku pracy tutaj w Polsce krajowym, to i tak forma zatrudnienia, pan wie, idzie w kierunku elastycznych form zatrudnienia i tam te umowy są często nieoskładkowane, nie ma możliwości odprowadzania środków na przyszłą emeryturę i tak dalej. Ale może ja bym przekazał, żeby po kolei, żeby pani poseł Anna Wartowska mogła się ustosunkować do tego. Bardzo proszę. Ja raczej wolę swoje myśli przekazać, a tylko w jednej kwestii odnieść się do pana profesora Góry. Nie pamiętam pana z momentu, kiedy była wdrażana reforma z 1998 roku i często nasze polemiczne stanowiska w niektórych sprawach zbieżne. Otóż zacznę chyba od cytatu pana, jeśli pan pozwoli. Mam akurat tekst grupy osób, w tym pana Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2008, dezaktywacja osób w wieku około emerytalnym. Piszecie państwo tak. Raport wskazuje, że należy wprowadzić równy minimalny wiek emerytalny dla obu płci, nie mylić z podniesieniem wieku emerytalnego, co jest innym zagadnieniem. Równy minimalny wiek emerytalny powinien być ustalony na poziomie z przedziału 60-65, proponujemy 62 lata. I to myślę, że to jest dobry byłby zaczątek w ogóle do dyskusji, gdyby premier tak do sprawy podszedł. I wtedy można by było dyskutować. Otóż, szanowni państwo, ja się rzeczy nie powiem wszystkiego, co bym chciała przekazać, nawet z racji tego, że muszę iść na salę i żeby nie przegapić momentu głosowania, które będzie się dzisiaj odbywać, ale chcę powiedzieć tak, że rzadko się w moim przekonaniu zdarza, żeby rząd tak bliski wszystkim ludziom sprawach czy zapowiedziach spraw popełnił tak elementarny błąd arbitralnej decyzji w sposób zaskakujący. Wszystkie kraje w tej chwili, które myślą, analizują demografię i tak dalej, zaczynają dyskutować o wieku emerytalnym, w ogóle o przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych. Ale czynią to przez długie lata. Twórcy reformy z 1998 roku, dzisiaj krytykowanej po wielokroć na sali sejmowej, pamiętali o jednym, że wszystko to, co powinno dotykać w sposób nowy ludzi, nie powinno być
nie powinno dotyczyć ludzi, którzy już są w przededniu emerytury. Rozwiązania z 1998 roku nie dotyczyły ludzi, którzy mieli 50 lat i więcej. Dla nich pozostawał system bez zmian. Dzisiaj rząd proponuje podwyższanie wieku emerytalnego od przyszłego roku, a może i od tego roku. Czyli wtedy, kiedy ta reforma wejdzie w życie. Czyli nie ma żadnego buforu, żadnej możliwości jak gdyby zmniejszenia tendencji do krytyki tego. Bo jeśli się odsunie od problemu ludzi, którzy są tuż przed emeryturą, to siłą rzeczy zupełnie inaczej to jądro dyskusji się skoncentruje. Będą o tym bardziej mówić ludzie młodzi wyprzedzająco niż ludzie w wieku przedemerytalnym. Czyli wtedy byśmy odsunęli trochę problem wydłużonego wieku emerytalnego od dzisiejszych realiów. A jeśli mamy taką sytuację, jaką mamy, że premier wyszedł i ku zaskoczeniu nie tylko PSL-u, ale również posłów z Platformy Obywatelskiej powiedział 67 lat i od przyszłego roku zapowiedział, że wdrażamy podwyższenie wieku, to znaczy, że wszystkich nas włączył, prawie wszystkich, z wyjątkiem profesorów, którzy walczyli o to, żeby mieć wydłużony wiek emerytalny, no ale to jest wyjątek i jak będzie czas, to o tym powiemy. Wszystkich włączył w dyskusję, bym powiedziała, pełną troskę o to, co się będzie działo w wieku 67. Ja powiem tak, ten rząd nie daje nam gwarancji, mówię nam, obywatelom, że dokona, że będzie go można trzymać za słowo. Jeśli chodzi o to, co premier mówi, najpierw uchwalmy wiek 67, a potem zastanówmy się o całym otoczeniu, które trzeba zreformować. Dlaczego mówię, że nie daje wiary, ludzie się czują zawiedzeni? Otóż wprowadziliśmy obniżkę składki do otwartych funduszy emerytalnych. Wielka nerwówka, bym powiedziała, szczególnie w partii, którą ja reprezentuję w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Co zrobić? Czy uwierzyć rządowi, że jak nie przeniesiemy składek z OFE do ZUS-u? Mówię tu skrótowo, żeby ktoś, fachowiec, nie posądził mnie, że nie wiem, o czym mówię. Ale czy przenieść i dzięki temu uchronić tę najbiedniejszą część społeczeństwa od obniżki świadczeń, które są nędzne i tak w Polsce, czy trwać przy tym, co jest i powodować określone miliardowe wydatki budżetu państwa na rzecz finansowania składek, które ZUS przekazuje do otwartych funduszy emerytalnych. Rząd wtedy, podczas tych debat, obiecywał, że poważnie potraktuje nasze wnioski, że trzeba skończyć z tym, że OFE biorą pieniądze bez względu na to, to swoje zyski czerpią, bez względu na to, w jaki sposób, czy efektywny, czy nie, lokują obywateli składki. Żeby uzależnić zyski OFE od efektywności i zyski PTE od efektywności w pomnażaniu składek. Nic z tego się nie stało. Zapowiadano wtedy, że prawie równolegle z tym obniżeniem składki do OFE pójdą rozwiązania, które miałyby w dobie kryzysu gospodarczego chronić ludzi tych najbliżej wieku emerytalnego przed tą dekoniunkturą na rynkach finansowych. Się mówiło, że będzie tak zwany fundusz B w OFE. Nic z tego. Cisza kompletna. Premier zapowiedział, że trzeba będzie zlikwidować różne przywileje emerytalne. To trzeba było zrobić przed ruchem dotyczącym 67. Otóż brniemy cały czas w nieświadomości, czy rzeczywiście będzie tak, że mundurówka, ci co będą wstępować do różnych służb, będą mieć mniej korzystne rozwiązania emerytalne niż dzisiaj mają. Bo nie mówię o tym, żeby likwidować w ogóle rozwiązania specyficzne dla mundurówki, to nie o to chodzi. Czy na przykład sędziowie, prokuratorzy i tak dalej będą mieć pełne uposażenie, takie jak, to znaczy uposażenie podczas emerytury, takie jak w tej chwili, czy nie i tak dalej.
Ludzie o tym wiedzą, coraz częściej tabloidy na przykład to pokazują, więc ludzie wiedzą i czekają, mówiąc, z jakiej racji się mówi, że nie będzie państwa stać na wypłacanie emerytur, jak 40-letni prokurator idzie i bierze 14 czy tam 15 tysięcy złotych. Nie przygotowano klimatu. Program 50+ dla ludzi a powyżej 50 zupełnie nie spełnił żadnych oczekiwań. Te 411 tysięcy z tej chwili ludzi powyżej 50 bez prawa do pracy. To są ludzie, którzy do nas ślą listy i mówią, proszę pani, z czego my mamy żyć do 60? Kobiety albo mężczyźni mający 62-3 lata mówią, za co nam żyć do 65 lat? Mam 35 lat pracy, opłacania składek. Rodzina już mi przestała finansować. Ja jeszcze 2 czy 3 lata powietrze muszę żyć, zanim osiągnę wiek emerytalny. Nic się dla nich nie robi. W związku z tym przestali ludzie wierzyć, że w ogóle teraz rząd mówi, że już nie mówi, że będzie aktywizował ludzi 50+, bo to nic nie wyszło. Mówi, będzie program na 60+. No przepraszam. To powiedzmy, że najpierw załatwmy sprawy ludzi 50+, bo oni będą czekać na emeryturę, nie wiem, 15 lat bez dochodów, niż tych 60-letnich, bo może 60-letnich dzieci utrzymają przez 5 lat, ale tych 50-latków przez 15 to już nie. Więc nic się w tym kierunku nie dzieje. Jeszcze dwie sprawy, takie właśnie, dlaczego jest taka niechęć, pomijając to, że premier i w ogóle Platforma nie dyskutuje merytorycznie, tylko hasło i koniec. Premier wchodził na konsultację z hasłem 67 lat i wychodził z konsultacji, panie premierze, co? 67. Otóż nic się nie robi, żeby zwiększyć wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd Platformy, rząd liberalny, no powinien wreszcie zacząć od tego, żeby ocenić, co to znaczą wpływy i przypis składki, na jakim on jest poziomie, z czego wynika. Proszę państwa, ZUS zawsze wydawał takie szczegółowe informatory. W tych informatorach między innymi po stronie wpływów się mówiło, ile jest ludzi ubezpieczonych i mających stosunek pracy ten kodeksowy, a ile ludzi prowadzi działalność gospodarczą. Jak ja mam prezesem ZUS-u, to w tym czasie tak zwane osoby prowadzące działalność gospodarczą to byli rzemieślnicy drogi. W tej chwili nie dostałam do tego momentu danych, o które prosiłam, ale to pewnie będzie pół na pół. Ludzie, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę i ludzie, którzy prowadzą tak zwaną działalność albo działalność gospodarczą. Proszę sobie wyobrazić, że oprócz tych przykładowych krawca, szewca i różnych innych profesji rzemieślników, to w tej chwili no, prawie no, znaczną część tej grupy stanowią ludzie, którzy muszą prowadzić działalność gospodarczą, bo jest taka trend i moda i pracodawcy do tego zmuszają. Siłą rzeczy jest niższa podstawa wymiaru składki. Ale są również w tej grupie ci, którzy są doradcami finansowymi wielkich banków, którzy również doradzają bankom w ramach działalności gospodarczej. I proszę sobie wyobrazić, że oni wszyscy, ci co zarabiają dziesiątki tysięcy złotych i ci co nie mogą zebrać pieniędzy na te drobne opłaty, płacą składkę taką samą, deklarowaną składkę, a ta deklarowana to jest podstawa nie wyższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Nie niższa, jak mówią przepisy, tylko nie wyższa, każdy tak to traktuje. Miliardy złotych nam uciekają. Myśmy mieli kiedyś przygotowany projekt ustawy w latach 2005 w tym okresie, różnicującą składkę, nie uzależniającą zawsze od dochodu, bo nie można, tylko różnicującą w pewnym przedziale, bardzo rozważnie. Upadła ta sprawa. Nie ma powrotu do niej. 5 miliardów ponad ZUS w tej chwili traci na określeniu, ograniczeniu podstawy wymiaru składki do 30-krotności. Było to bardzo ważne zagadnienie z punktu widzenia również interesu FUS-u, bowiem rzeczywiście nie ograniczając składki, trzeba by było również nie ograniczać podstawy wymiaru emerytury, czyli to by wpływało na wyższe emerytury.
tej chwili emerytura po nowemu nie ma już nic z tym wspólnego za bardzo. W związku z tym ja nie widzę, to lewica mogła się nad tym zastanawiać, z gruntu ideowo mogłaby inaczej na to patrzeć, ale nie rządy liberalne. Nie mówić ludziom najbiedniejszym, nie mamy dla was pieniędzy, trzeba wydłużyć wiek do 67, tylko również myśleć, jak wgarnąć do tego funduszu to, co się należy. I teraz ostatnie już sprawy. Powiem tak. Propozycja SLD, to jeśli chodzi o reformę, no oczywiście nie zgadzamy się z wiekiem 67. Nie zgadzamy się z wielu powodów, czysto ludzkich nawet. Nasze dożycie jest niskie. To jest dzisiejszy 45-latek będzie brał emeryturę, jeśli nic się nie zmieni, przez 7 lat. Dzisiejszy 45-latek, według prognoz. Kobieta dłużej, 14 lat. Tak, dokładnie. Mówię już o wieku 67. Więc proszę Państwa, to są rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, bo tak jak przed chwilą premier mówił, nie mamy siły, żeby przezwyciężyć problemy demograficzne do 2040 roku, tak równocześnie powiem szczerze, że nie stanie się nic szczególnego, jeśli chodzi o to dalsze w komforcie i w zdrowiu trwanie życia. Więc ja zadaję pytanie premierowi i nie mam odpowiedzi. Dlaczego 67? Nie mam odpowiedzi, dlaczego 67. I teraz tak, czyli dalsze trwanie życia, te problemy, które dzisiaj są i tak dalej. I równocześnie sprawa taka. Czyli to wszystko powoduje to, że ja się nie mogę zgodzić z wiekiem 67 i nic ponadto. Sprawa kompromisu rzekomego. Jakbyście Państwo nie jechali na tę konferencję, a mieli okazję wysłuchać dzisiejszego wystąpienia w imieniu klubu PSL-u posła, to ja, gdyby nie było szyldu PSL, to bym była cała zdumiona, bo to była totalna krytyka tego, że arbitralnie, że nie wiadomo dlaczego tak szybko i tak dalej, bez liczenia się sytuacją na rynku pracy i dożycie. Sama krytyka. I na końcu powiedziane, że został zawarty kompromis, dzięki któremu kobiety będą miały lepsze wpływy w kapitale początkowym na kontach, ponieważ będzie dla kobiet, które urodzą dzieci, będzie przypis składki w wysokości, ja wiem, że podstawę do tej składki będzie stanowiło 75% najniższego wynagrodzenia. Tutaj mówiono o trochę wyższych kwotach, więc to by trzeba było z 1000 dzieci urodzić, żeby to miało jakiś realny wpływ na wymiar emerytury, ale niech tak będzie, to dobrze. Natomiast co rząd proponuje? Czyli PSL skrytykował, ale powiedział, że są z Platformą razem i będą trwać przy reformie. No dobrze. Dzisiaj peany padały, że tak bardzo się proponuje ludziom miękkie lądowanie w tej reformie. Proszę Państwa, 67 podobno już jest przegłosowane, biorę to w cudzysłów, bo jest PSL z Platformą domówiony, więc można powiedzieć, że już załatwiona sprawa. I co się proponuje? Premier dzisiaj jeszcze podkreślał, trzeba wydłużyć wiek, bo inaczej ludzie będą mieć głodowe emerytury. I wciąż mówi głodowe, każdy kto przejdzie przed 67 rokiem będzie miał głodowe emerytury. W związku z tym proponują kobiecie w wieku powyżej 62 lat możliwość przejścia na połowę głodowej emerytury. Ta połowa tej głodowej rzeczywiście będzie zbliżona do minimum egzystencji albo poniżej. I tym się cieszą i również mężczyźnie, który skończy 65 lat, też możliwość brania przez 2 lata tej połowy głodowej emerytury. Proszę Państwa, byłoby to uczciwe, gdyby powiedziano, ja ci z posłami z Platformy rozmawiam i nie rozumieją, z tego przepisu dotyczącego prawa do tej częściowej emerytury, kobieta pierwsza w Polsce
będzie mogła skorzystać po 2020 roku, ponieważ wtedy będzie ona dopiero, będzie jej się to opłacało, choć na 3 miesiące wziąć tę częściową emeryturę. Czyli te przepisy zupełnie nie załatwiają sytuacji na przestrzeni tych wielu lat, o którą dzisiaj część tych związkowców walczy, bo pan profesor pyta, o co walczą. Między innymi, nie myśląc, co będzie w 2030 czy 2040, boją się o to, że za chwilę stracą pracę ludzie pracy i nie ma szansy na to, żeby tę pracę dostać. Czyli już na początku stycznia, jak mieliśmy konferencję, 14 stycznia taką wielką konferencję SLD organizowało, mówiłam, Polacy nie są leniami, chcą pracować. Dzisiejszy system naliczania emerytury jest typowym systemem zachęcającym do długiej, do pracy do późniejszego wieku. Natomiast muszą tę pracę mieć. I nic nie wskazuje na to, że tej pracy przybędzie na przestrzeni najbliższych lat. I ponadto jest fałszywa troska rządzących, bo się mówi, że chcemy, żeby nie było głodowych emerytur około 2030 roku, a dzisiaj, proszę Państwa, 2 312 000 emerytów i rencistów bierze świadczenie netto poniżej do 1000 zł. No, w związku z tym ja bym wolała, żebyśmy najpierw uporządkowali sytuację dnia dzisiejszego, przygotowali grunt do dobrej, sprawiedliwej, mądrej, wyważonej dyskusji na temat wieku emerytalnego i rozwiązań ubezpieczeniowych, których do załatwienia jest co niemiara, tylko tyle, że o nich się w ogóle nie mówi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z racji tego, że nie ma pana ministra Michała Wolnego, który jest również zwolennikiem tej reformy, tak jak pan profesor Góra, ja bym może teraz przed innymi panelistami jeszcze pan profesor prosił dwa zdania polemiczne, tylko jeżeli mógłbym prosić krótko, bardzo proszę. Znaczy, dłuższe rzeczy za chwilę, jak pan przyjdzie, to jedno drobne sprostowanie, ale przed sprostowaniem jeszcze... Bliżej. Przed sprostowaniem jeszcze wyjaśnienie, że Michała Wolnego w żaden sposób nie zastąpi, nie jest to rządem, nie funkcjonuje w żadnych strukturach tego typu. Natomiast to chciałem teraz zrobić, to było się na swój rachunek. Jest tylko kwestia tej długoroczności, ja nie wiem, czy to prawnie, ale mam taką danę, że 65-letnia kobieta ma przed sobą prawie 20 lat życia w tej chwili w Polsce, co to znaczy, że tyle mniej więcej będzie na emeryturze. Weźmy to pod uwagę, kawał życia. I naprawdę jest bardzo, dla mnie jest ważniejsze to, co się z nią będzie działo, jak będzie miała 80 parę lat, żeby mogła sobie zapewnić różnego rodzaju usługi opiekuńcze. Zresztą coraz bardziej jest komercjalizowane, których cena i potrzeba, nie cena, potrzeba rośnie wraz z wiekiem, bo już szybko są badania na temat pokazujące. I teraz, jeżeli przyjdzie się na emeryturę szybko, to nie to, że będzie emeryturę budować, ile że po prostu na później mniej z tych pieniędzy starczy. Jak jest konkretna kwota pieniędzy, to możemy je skonsumować w okresie krótszym i dłuższym. Celem społecznego systemu jest to, żeby zapewnić ludziom konsumpcję na sensownym poziomie wtedy, kiedy są starze, a nie wtedy, kiedy mogą do starości dopiero dobiegać. Z tysiącem różnych problemów, których uciekniemy, natomiast nie można ich załatwiać poprzez skonsumowanie środków, których potem zabraknie, bo zrobimy, realizując mniejszy cel społeczny, zrobimy większe nieszczęście społeczne, jeżeli chodzi o osoby naprawdę społeczne wieku, a to było tylko sprostowanie. Tworzy się nam ciekawa debata. Pani poseł prosiła, bardzo wiem, proszę. Tak, że według danych dzisiejszy 45-latek ma przed sobą według aktualnych tabel 29 lat życia, czyli do 74 roku minus 67 do 7 lat będzie brał, a kobieta 14. To oznacza, że 8 lat krócej będzie brał emeryturę niż mężczyzna, niż w krajach europejskich, a kobieta 5 lat, bo mamy 29 miejsce w Europie. I oprócz tego, rzadko które państwo ma taki system naliczania emerytury jak ten, który jest typowym systemem, ile zarobiłeś, tyle weźmiesz. No można segregujemy, tak na przykład. Rzeczywiście, mocno argument. Szanowni Państwo, ja chciałem przy okazji powitać pana przewodniczącego Jana Guza, który tak jak się zapowiedział, tak zrobił, jest z nami. Witam serdecznie panie przewodniczący. Pozdrawiam wszystkich.
Szanowni Państwo, przechodzimy do dalszego ciągu debaty. Pan Piotr Szumlewicz, ja chciałem trochę wcielić się w rolę adwokata diabła i zapytać pana redaktora o jedną rzecz. Czy rzeczywiście może ci liberalni, konserwatywni politycy może oni mają rację, bo mówią, że demografia, tak jak zresztą wspomniał pan profesor, że procesy zachodzące w starzeniu się społeczeństwa, to wszystko sprawia, że nie ma innej drogi jak podwyższenie wieku emerytalnego. Bardzo proszę. Dzień dobry, bo w miarę krótką odpowiedź. Dzień dobry Państwu, otóż moim zdaniem racji nie mają. Kilka uwag polemicznych do pana profesora i kilka propozycji postaram się streszczać. Otóż pierwsza sprawa, ogólna teza moja jest taka, że nie ma przesłanek merytorycznych do podwyższania wieku emerytalnego i cały czas myślę, że nie rozumiem, po co właściwie rząd przeprowadza te reformy czy te zmiany. Tak? Pierwsza sprawa, pan mówił o tym, że demografia wymusza podniesienie wieku emerytalnego. Wcześniej słyszeliśmy, że również demografia wymusiła odrzucenie systemu opartego na solidarności pokoleń. Otóż według danych Eurostatu to nie jest teza prawdziwa. Dzisiaj sytuacja demograficzna Polski jest bardzo dobra. Jest jedna z lepszych w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu osoby w wieku poprodukcyjnym w Unii Europejskiej stanowią 17% populacji, w Niemczech to jest około 20%, w Polsce 13%. W roku 2030, to już są projekcje w przyszłość, w naszym kraju ma być 26%, przy średniej Unii 27%, więc nadal jest nieźle, a przypominam, zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej cały czas jest w systemie opartym na solidarności pokoleń. I skąd inna osoba zastąpienia najwyższych w Danii, gdzie świadczenia są płacone z podatków wysokich i progresywnych. Dlaczego w związku z tym polscy liberałowie i też pan profesor sugerują, że trzeba podnieść ten wiek emerytalny? Otóż dlatego, że Eurostat mówi, że w 2060 roku będzie źle. Że i rzeczywiście Eurostat szacuje, że do 2060 roku ma do zmniejszenia liczby ludności o 7 milionów, liczba osób w wieku produkcyjnym ma się zmniejszyć aż o 11 milionów. Krótko mówiąc, mamy mieli w 2060 roku najgorszą sytuację w Unii Europejskiej, tylko cały problem polega na tym, że to jest projekcja. Ja żałuję, że nie ma ministra, ponieważ bym się go zapytał, jak można budować politykę społeczno-ekonomiczną na podstawie projekcji tego, co będzie za 50 lat. Skąd by to może być? To jest projekcja dzisiejszej polityki rodzinnej, dzisiejszej polityki rynku pracy. Więc po tym, jak pan mówi, że rzeczywiście demografia wyrzuca świętego Mikołaja, to nie demografia. To Donald Tusk, to kolejne rządy, to również pan reformą 99 roku wyszedł do tego Mikołaja. Druga sprawa. Mam wrażenie, że podwyższanie wieku emerytalnego opiera się na pewnym nieporozumieniu. Otóż na pomieszaniu osób w wieku poprodukcyjnym i osób pracujących. My możemy zadekretować, że wiek emerytalny to będzie 130 lat na przykład, tak? I wtedy nam od razu dojdzie bardzo dużo osób w wieku produkcyjnym, będą to wszyscy obywatele i obywatelki, tak? I będziemy mieli najlepszy wskaźnik Unii Europejskiej, tylko to nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem zatrudnienia. Więc myślę, że tu jest pewne nieporozumienie. Bez polityki rynku pracy, bez zmian polityki rynku pracy nie zmieni się sytuacja, po prostu będzie więcej bezrobotnych, tak? Dzisiaj pracę ma około niecałe 60% mężczyzn, 44% kobiet w wieku produkcyjnym. Więc można by sobie zadać pytanie, jakie instrumenty walki z bezrobociem planuje przyjąć, jakie pan by sugerował? Niedawno został opublikowany raport Eurostatu, z którego wynika, że Polska ma ostatnie miejsce wraz z Rumunią, jeżeli chodzi o wydatki na walkę z bezrobociem. W Polsce to jest 0,4 PKB, w Unii średnia 1,7. Co to znaczy? Co to znaczy? Że jeżeli byśmy mieli wydawać tyle, co Unia Europejska, to byśmy musieli co roku więcej 20 miliardów złotych mniej więcej. Więc ja bym proponował wydajmy 10 i będzie nieźle. Kolejna sprawa. Jak się tworzy miejsca pracy? Otóż Szwedzi czy Finowie pokazali, jak się tworzy miejsca pracy. Nie poprzez ulgi, nie poprzez jakieś programy typu 50+, gdzie się tworzy ulgi przedsiębiorcom, gdzie się jakoś tam zachęca, robi szkolenie. Nie. Tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym. Tworzenie pewnych, stabilnych, etatowych miejsc pracy w sektorze publicznym. Szwedzia to było wpuszczenie kobiet na rynek pracy, tak? I to jest pomysł. Pytanie, czy pan rzeczywiście popiera tego typu rozwiązania? Bo oczywiście trzeba byłoby dużo większe pieniądze przeznaczyć na to. Kolejna kwestia, o tym już jednym tylko zdaniem, bo o tym już wspomniano, w Polsce rzeczywiście Tomek Kalita o tym mówił, jest najgorsze wskaźniki zatrudnienia 55-59. 55-59, czyli osoby, które są w systemie emerytalnym nie pracują. Tutaj spadek 50-54, 55-59 to jest 25 punktów procentowych. Więc co z tego, że podwyższymy wiek emerytalny, jeżeli nawet osoby w wieku przedemerytalnym nie mają pracy? Więc wydaje mi się, że tutaj by trzeba było stworzyć. Ja mówię, moja sugestia, jeżeli miałbym coś rekomendować, to są miejsca w sektorze publicznym. Kolejna sprawa, tutaj do pana uwaga. Otóż jeżeli chodzi o ten system
kapitałowy, który w ogóle moim zdaniem był przyczyną wszystkich nieszczęść związanych z systemem emerytalnym, nie jest prawdą, że ten system poprzedni oparty na solidarności pokoleń prowadził do bankructwa. To jest jeden tylko wskaźnik, w latach 94-99 przed reformą emerytalną zadłużenie krajowe w Polsce spadło 24,9% do 21,8%. Po reformie 2002 rok 30%, 2009 rok 37%. Czyli zadłużenie zaczęło rosnąć w nowym systemie, a nie spadać. Kolejna sprawa. Niewydajność OFE. Tylko w dwóch latach, 2008 i 2011, OFE straciły ponad 30 miliardów złotych, tak zwanych naszych pieniędzy, naszych wkładek. W zeszłym roku myśmy wpłacili tam 11 miliardów i 11 zużyli. Czyli tak jak ja bym wpłacił na lokatę 5 tysięcy, a pod koniec roku oni by mi praktycznie nic nie wydali, tak? Zarazem w ciągu tych dwóch lat OFE wzięły dla siebie miliard złotych. Pytanie, czy istnieje mniej wydajna instytucja w ogóle w sektorze publicznym? Ludzie krytykują ZUS, tymczasem ZUS od wielu lat wydaje emerytury i takich problemów nie ma, a koszty publiczne są o wiele, wiele niższe. W związku z tym pytanie, które w moich ustach jest retoryczne, dlaczego nie dać wyboru między ZUS i OFE, skoro rzeczywiście OFE jest takie wydajne? Odpowiedź oczywiście jest taka, że nie ma wyboru, ponieważ przy pierwszym kryzysie, na przykład w zeszłym roku, 90% by OFE po prostu zrezygnowało. Kolejna sprawa, o której tutaj było tylko wspomniane. Jak można narzekać na kryzys demograficzny, skoro połowa pracowników, szczególnie młodych, pracuje na umowę śmieciową? I cóż to da, że my podwyższymy nawet do 80 roku życia wiek emerytalny, skoro nie będzie pełnoetatowych umów? I tu powtarzam swoją tezę, trzeba tworzyć miejsce w sektorze publicznym. I to oczywiście to, że jest tyle umów śmieciowych, sprawia też, że również ta propozycja OPZZ-u jest jakby średnio realistyczna, dlatego że 35-40 lat, jeżeli tak dalej pójdzie, to nikt po prostu nie będzie pracował. Więc moja sugestia, i tu z tego co wiem, SLD trochę idzie w tym kierunku, to przygotować jakiś pakiet ustaw, które po prostu likwidują część umów śmieciowych. Kolejna kwestia, wydatki na zabezpieczenia społeczne. Ostatni raport Eurostatu w Unii Europejskiej 29,5% idzie, w Polsce 19,7%. Różnica blisko 10 punktów procentowych, czyli krótko mówiąc 150 miliardów złotych rocznie. Jeżeli chcielibyśmy wydawać średnią unijną, byśmy wydawali. Ja mówię, wydajemy 50 miliardów więcej, a już będzie nie wziął. Można się zapytać, dlaczego jesteśmy tacy antysocjalni. Kolejna kwestia. Po co podwyższać wiek emerytalny? Zwiększmy wydatki na politykę rodzinną. Mamy ostatnie miejsce, i to od nas, również na PiS-u. Ostatnie miejsce, jak chodzi o wydatki na politykę rodzinną. Bo wszyscy mówią, że my są tacy prorodziny. Tymczasem to są wydatki najmniejsze w Unii Europejskiej, 0,8% średniej Unii Europejskiej. Okej, to teraz już krótko, jeszcze kilka tylko pytań. To był dobry projekt do OPZZ-u, żeby zapewnić dzieciom od lat dwóch bezpłatny dostęp do żłobków przedszkoli. Drogie? Moim zdaniem się opłaca. To jest zachęta do rodzenia dzieci, jeżeli już o to chodzi, tak? Wydaje mi się, że rząd nie robi nic w tym kierunku. Kolejna sprawa, było o stanie zdrowia. Już nie chodzi tylko o to, ile ludzie żyją, ale w jakim stanie zdrowia. Jeżeli chodzi szczególnie o stan zdrowia kobiet, Polacy i Polki są na ostatnich miejscach w Unii Europejskiej. Więc tutaj przydałby się na przykład Bartosz Szatkowicz, który być może by nam powiedział, jak to jest z tymi lekami, bo dyskusja ucichła, tymczasem jest teraz mniej leków refundowanych i stan zdrowia Polaków i Polek, ile nawet dłużej żyjemy, jest bardzo zły. I jeszcze jedna uwaga, czy pytanie do profesora Marka Góry, bardzo moim zdaniem istotne. Otóż przy całej tej debacie w ogóle się nie mówi o wydajności pracy. Wydajność pracy 2010-2015 rosła ponad 3%. To znaczy, krótko mówiąc, że za 30 lat wydajność pracy się podwoi. Dlaczego my tego nie uwzględniamy? Pytanie techniczne, czy rząd ma jakieś wyliczenia, czy pan ma jakieś wyliczenia? Czy w ogóle jest potrzebna zmiana, wydłużenie wieku emerytalnego, biorąc pod uwagę fakt, że wydajność pracy cały czas rośnie? I przedostatnia kwestia, wyższe emerytury to są oczywiście wyższe płace. Problem polega na tym, że rząd tam, gdzie może, to obniża płace. Od dwóch lat zauważone płace w budżetówce. Tutaj moim zdaniem narzędzie podwyższania emerytur i narzędzie podwyższania płac tym samym, to jest właśnie wyższa płaca w budżetówce. Czyli na przykład, nie wiem, 5% rocznie, czy jednorazowo 30%. To są metody podwyższania emerytur i podwyższania płac, bo to oczywiście przyczyniło się do wzrostu płac w całej gospodarce. A cały czas, jeżeli chodzi o udział płac w funduszu w całej gospodarce, to ten udział płac w Polsce jest bardzo niski. Generalnie rzecz biorąc, słyszeliśmy w zeszłym roku potężne zyski przedsiębiorstw, a płace stoją w miejscu, biorąc pod uwagę skalę inflacji, lecą do dołu. Więc ogólnie podsumowując takie pytanie na koniec, jak to jest możliwe, że rośnie wydajność pracy? Rząd też mówi, że rosną wynagrodzenia, rośnie PKB, jesteśmy zieloną wyspą, a tymczasem stopa zastąpienia emerytury ma być niższa i generalnie mamy pracować dłużej za być może te same pieniądze, jak dobrze pójdzie. Tak?
Więc moim zdaniem nie ma ekonomicznych ani społecznych przesłanek, żeby podwyższać wiek emerytalny, natomiast są bardzo silne przesłanki, nazwałbym je społeczne po prostu, żeby zmienić politykę społeczną, żeby zmienić politykę rynku pracy, żeby podwyższyć podatki dla najbogatszych. Bo ostatnie pytanie, jeżeli rząd uważa, że nasz system finansowy się sypie i nie ma pieniędzy, to dlaczego akurat seniorzy mają za to płacić? Jest bardzo dużo miejsc, można podwyższyć podatki. Dlaczego nie wprowadzić podatku 60% dla najbogatszych? Że tak powiem wprost swojego, w cudzysłowie, być może kolega uderzy, Tomasz PiS nie wyjdzie za granicę. W związku z tym, to by były relatywnie spore pieniądze. Obniżenie podatku dla najbogatszych w 2009 roku, stopniowo za władzą PiS-u, który dzisiaj mówi, że jest taki solidarny, to była strata rzędu 4 miliardy złotych. 4 miliardy złotych. Czy system emerytalny w ciągu 20 najbliższych lat będzie generował większe zyski? Wątpię. A są jeszcze inne punkty. Mamy niższy niż w Unii Europejskiej podatek CIT. Mamy ulgę dla przedsiębiorców, którzy płacą podatek liniowy, zarabiają średnio 15 tysięcy złotych miesięcznie. Tak jak tutaj pani poseł mówiła też właśnie o tym, że najbogatsi ludzie również składki płacą relatywnie niższe, tak? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nagromadziło się tyle spraw, że naprawdę wiem, że pan profesor Góra nie wyręczy pana ministra Michała Boniego, bo część zarzutów była do propozycji rządowej, do stanowiska rządu, ale tam, gdzie te zarzuty były polemiczne, bardzo proszę, jeśli porozumiałem z panią przewodniczącą Taranowską, przekazałbym głos panu profesorowi. Bardzo proszę. Odpisałem jeszcze raz, że ja się nie zajmuję tłumaczeniem rządu. Będę mówić o tych merytorycznych i po tych dwóch wystąpieniach mam strasznie długą listę. Gdybym chciał na wszystkie te tematy odpowiedzieć, coś powiedzieć, to musiałbym tutaj Państwa poprosić o cierpliwość kilku godzin. No, chętnie zrobię, jeżeli Państwo jesteście na to gotowi, ja jestem. Bo wśród rzeczy, o których mówimy, dominują nieporozumienia. Znaczy, gdyby nazywali różne rzeczy inaczej, to powoduje czasami, mając to samo, ten sam cel, ale nazywając to inaczej, zaczynamy się stwierdzać tam, gdzie sporo nie ma. I takich rzeczy jest kilka. Prawie od razu jedno. Są takie rzeczy, przed którymi można się całkowicie zgodzić, tak ja jako ja, typu dostępność żłobków i przedszkoli dla wszystkich polskich dzieci, finansowana całkowicie z budżetu. I takich przedszkoli, że byłyby za rogiem, a nie, że trzeba było wywozić to gdzieś tam, prawda, kierunkami dzieci. To 100% zgoda, jeżeli Państwo to się odbili w tym celu, to ja zawsze jestem z tej samej stronie i chętnie. To w ogóle cywilizacyjnie jedna z największych rzeczy, które możemy zrobić, szczególnie w przedszkolach, to szalenie dobre, nie tylko jako przechowalnie dzieci, bo to akurat jest rzecz ważna, ale drugorzędna. Najważniejsze jest to, że są badania, które pokazują bardzo, jak dzieci absorbują te podstawowe swoje umiejętności, zatem nieumiejętności. Właśnie w wieku przedszkolnym to może się przekłada na dobrze zbadane dalsze kariery zawodowe, które dużo idą, gdy taka wysokość. I to właśnie szczególnie w rodzinach mniej zamożnych albo takich, które nie mogą ten bazowy kapitał ludzki dzieci wyposażyć jak gdyby samodzielnie. Już przedszkole można znakomicie to substytuować, tyle że nie substytuuje po prostu. I to jest rzecz, i tutaj powiedziałem, chętnie się to zawsze włączy, jest to jeden z moich takich fundamentalnych celów, to znaczy, żeby sprzyjać czemuś takiemu. Natomiast jest wiele innych tematów, które były poruszone w gruncie czy hasłowo niestety, no bo takie jest ograniczenie czasowe, więc zacznę od produktywności pracy. To jest rzecz ważna, żeby zrozumieć. Jeżeli produktywność pracy rośnie, to my się możemy z tego bardzo cieszyć i starajmy się, żeby rosła. Natomiast to w żaden sposób nie poprawia sytuacji emerytalnej. Żeby to zrozumieć, trzeba uświadomić sobie, że za wzrost produktywności trzeba zapłacić. Czyli pracownicy, którzy mają być bardziej produktywni, powinni być za to wynagrodzeni. Oszustwo OFE to jest największe oszustwo finansowe w naszym kraju. To generuje najdłuższy dług publiczny, panie profesorze. Otwarte fundusze emerytalne. Dług publiczny od 1999 do 2010 roku 232 miliardy złotych. I te straty na giełdach, o których powiedział już pan Szumlewicz. Nie będę powtarzała, bo przedmówcy powiedzieli bardzo wiele argumentów, ale odniosę się do dialogu społecznego.
kiedy rozmawialiśmy w 1999 roku o reformie emerytalnej, tam mówiliśmy o 1962 roku, tam mówiliśmy o Funduszu Rezerwy Demograficznej, tam mówiliśmy również o wielu innych rzeczach, które miały być zrobione. O Funduszu Emerytur Pomostowych. Tylko przez wiele lat, przez zaniechania wielu rządów z tej reformy właściwie ostały się otwarte fundusze emerytalne i zmiany zasad naliczania naszego świadczenia. A zmiana zasad uderzyła tak polskiego obywatela, że nie będziemy mieli z czego żyć na emeryturze. Mogłabym bardzo dużo udowadniać, jakie szkodliwe są otwarte fundusze emerytalne, bo walczyłam o to, kiedy w pierwszej fazie miały 10% zysku, potem 7,5%, a potem przez wiele lat nie udało się tego obniżyć, dopiero w ostatnich latach do 3,5%. I to też jest jedna z najwyższych składek, jakie tylko są na te fundusze brane. Jeszcze za zarządzanie 0,54, za administrowanie. To jest karygodne, żeby zmusić obywatela do oszczędzania w prywatnym funduszu, zmusić obywatela, żeby on nie miał żadnego wpływu ani na wypłatę świadczenia, ani na stopę zwrotu, ani na dawanie gwarancji w ogóle wypłaty emerytury. Przecież jak stracą wszystkie pieniądze, to nic nie będziemy mieli z tego, co mają otwarte fundusze emerytalne. Ja rozumiem, jak jeden fundusz się załamie, to jest fundusz gwarancyjny. Nie będę tego omawiała, ale jak padnie 5 czy 6. To co wtedy? Państwo nam też nie zabezpieczy emerytury minimalnej, dopóki nie będziemy mieli 25 lat kobieta, 20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna, gdzie teraz podnosi się kobietom o 5 lat, czyli zrównuje się tą minimalność stażu pracy, żeby uzyskać minimalną emeryturę. Panie profesorze, my chcemy dialogu. My nie chcemy w takiej atmosferze, że pan premier w exposé sobie wymyślił, przed wyborami nic nie mówił na ten temat, że będzie podnosił wiek emerytalny i nagle się dzieje z dnia na dzień, jak my to mówimy, z roku na rok podnosi się ten wiek emerytalny. Jeśli pan do mnie mówi, że to jest rozłożone w ogromnym czasie, to ja panu mówię, czy to będzie za 10, za 20 czy za 30 lat. To kobiety na taśmie produkcyjnej, to kobiety w górnictwie, to kobiety w hutach, gdzie patrzę na nie, gdzie stoją jako pomocnice przy piecu, a technologie się nie zmienią, bo taki jest proces wytwarzania szkła, to one za 20, za 30, za 40 lat nie będą w stanie pracować do 67 roku życia. Nawet jak to jest rozłożone w czasie. Mnie to dotknie. Ja za 6 lat idę na emeryturę i prawie 2 lata będę musiała pracować. A powiedział pan, ile może, tyle mogę wybrać. A ja już dużo włożyłam, bo mam bardzo duży staż pracy i bardzo duży kapitał. Dlaczego nie mogę zadecydować o tym, żebym mogła przejść na emeryturę w godnym wieku? Zaniszczone. Za moje własne pieniądze. Zdefiniowana składka to nie są pieniądze budżetowe, to nie są pieniądze państwa, to są moje pieniądze, moje odłożone na kontach emerytalnych, zarówno w OFE, jak i w FUS-ie. Dialogu nie było wcale, panie profesorze. I szanowni państwo, dialogu nie było wcale. Komisja Trójstronna. Ja przepraszam, że tak do pana, bo pana tym chłopcem dowiedział, ja pana pamiętam, jak pan tworzył tą reformę i teraz mnie krew zalewa, jak skutki tej reformy muszą ponosić również moje dzieci. Panie, szanowni państwo, nie było dialogu społecznego. Komisja Trójstronna była atrapą. Pierwsze spotkanie od lipca ubiegłego roku Komisji Trójstronnej było teraz 22 marca. Wszystko było pozorowane, że on przychodził na spotkanie zespołu do spraw ubezpieczeń tylko i wyłącznie jako strona wysłuchująca. I co z tego, że nas wysłuchali? Kiedy 15 oddaliśmy nasz argument i 16 stron OPZZ wypisał, dlaczego nie teraz podnosić wiek emerytalny? Bo szanowni państwo, związki nie mówią nie, bo nie. Przedstawiliśmy argumenty na to, że nie teraz, nie w tym czasie, to co powiedział mój przedmówca. Ani przesłanki ekonomiczne, ani systemowe, mam tu wszystkie wyliczenia, ani demograficzne, ani społeczne nie wskazują na to, żeby w tym czasie wiek emerytalny podnieść. Udowodniali to moi przedmówcy, na dłuższą rozmowę jest to dyskusja. A rząd co powiedział? Że dopiero wam przedstawię tylko i wyłącznie, zaprezentuję stanowisko, jak się ugodzę z jakąś partią polityczną. W parlamencie, czy tak powinien wyglądać dialog? Wprowadzenie nawet takiej zmiany, jeśli to nie jest reforma systemu emerytalnego, takiej zmiany powinno się wysłuchać woli narodu. Dlatego dzisiaj jest to referendum. Powinno być przegłosowane to pytanie referendalne.
jeśli nam się pokazuje i bez przerwy nam się udowadnia kłamliwe dane, jakieś wybiórcze dane, tak długo żyjemy, że już w ogóle będziemy tą emeryturę brać 100 lat. Na 28 miejscu w Europie jesteśmy, jeśli chodzi o długość życia. Na ostatnim i przed trzecim od końca, jeśli chodzi o zdrowotność. Panie przewodniczący, ja przepraszam, muszę ale niestety przedmówcy mieli tak dużo czasu, że udowodnię jeszcze to, że z dokumentów, które dostaliśmy od Ministerstwa Finansów, wydatki na emerytury w stosunku do PKB z roku na rok będą malały, bo wypłata emerytur będzie coraz mniejsza. W innych państwach Unii Europejskiej jest zupełnie inaczej, bo tam wypłaty na emerytury z PKB są bardzo wysokie, bo stopa zastąpienia czasami razem z kapitałowym przekracza 100%. Więc oni mają ogromny problem z wypłatą świadczeń. I jeśli ktoś nam mówi, że w Unii Europejskiej podniesiono wiek emerytalny i nie dopowiada, i każdy rozumie, no pewnie do 67 lat. Szanowni Państwo, dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazany na Komisję Trójstronną. W czterech państwach podniesiono wiek emerytalny do 67 lat. W reszcie państwach podniesiono z 55 do 60, do 62, 65, zrównano 66. To jest wszystko w tym dokumencie, ale w tych państwach nie zrobiono tego od razu. Tylko zrobiono najpierw to, co związki chcą, żeby w naszym kraju było zrobione. Mam podpisane porozumienie trzech centrum związkowych. Przeczytam. Uważamy, że podniesienie wieku emerytalnego bez przeprowadzenia kompleksowych reform w zakresie polityki rynku pracy, wynagrodzeń, polityki rodzinnej, strategii demograficznej, polityki prozdrowotnej, systemu ubezpieczeń społecznych, czyli ujednolicenia składek równopłaconych, i tak dalej, dopiero wtedy zastanówmy się, czy podnosić wiek emerytalny, bo naprawdę jest bardzo wiele, wiele do zrobienia. Od podniesienia wieku emerytalnego szczęśliwości w Polsce nie będzie. Ma OPZZ propozycję 35-40. Jeśli pan premier mówi, że oczywiście będziemy brali pod uwagę staż pracy 35-40, kiedy patrząc na system i mówiąc 62 lata i 50% świadczenia, to pan premier wskazuje nas na biedę i ubóstwo. Minimum egzystencji jest to świadczenie. Liczyliśmy w OPZZ-cie na prędce, będzie to od 300 do 600 zł. No szanowni Państwo, utrzymać siebie, zapłacić mieszkanie, wykupić leki, to jest po prostu karygodne. Przepraszam, jestem w trudnej sytuacji. Ja przepraszam za emocjonalność, ale od 8 rano byłam pod parlamentem i słyszałam tych ludzi i ci, którzy tą reformę stworzyli i ci, którzy teraz ją zmieniają, niech wyjdą tym ludziom i powiedzą w oczy, co chcą zrobić i co zrobili. Dziękuję. Błagana demografia to jest ten zwrot, który mnie bardzo wkurza. I niewątpliwie demografowie też się dorobili tego, żeby tak, a nie inaczej interpretować dane statystyczne. Demografowie pokazują jakby po głowie kolejnych roczników i porównują te głowy, ale już na przykład nie porównują osobo lat, bo przecież każde pokolenie to jest pokolenie dłużej żyjących, no może na przykład dłużej pracujących i płacących składki, więc chyba to się powinno liczyć. Oczywiście do demografii też należy analiza migracji, tak więc te wszystkie nadzieje, że urodzeni tutaj zostaną i przez cały okres składkowy będą nam pomagać, jest fałszywe. No poza tym pracują na tych umowach bezskładkowych, to jest ta sprawa. I co jeszcze? No w każdym razie co? O, to nie, ja bym to zobaczył, nie są. Tak więc te relacje takie czysto ilościowe, statystyczne, z taką nadzieją, że będzie lepiej temu młodemu pokoleniu, to uważam, że to jest budowa zamków na piasku. Sprawa, która demografów już na ogół nie interesuje, to jest rzeczywiście nie tylko to, że są ciągle liczniejsze te osoby lata, ale że rośnie ta wydajność. Tutaj zgadzam się z panem Piotrem. Jeżeli pan profesor wyraża nadzieję, nie wiem na czym opartą, że ta cała zwiększająca się wydajność będzie rekompensowana wzrostem płac, co nie musi nastąpić, bo różnie bywało. Zresztą tu nie chodzi tylko o osobiste zasługi pojedynczego pracownika, chodzi o wzrost wydajności społecznej, która się opiera na postępie technicznym, organizacyjnym i no, daje nam taką większą, bardziej solidną podporę w
dla tej nadziei, że dłużej żyjący, lepiej pracujący i wydajniejsi młodzi ludzie będą zapewniać te odpowiednie proporcje. W końcu nie bez powodu tradycyjna rodzina starała się mieć maksymalną ilość dzieci, bo wiedziano, że te dzieci wymrą w niemowlęctwie albo we wczesnym dziecięctwie. I obecnie tych obaw już nie żywimy, w każdym razie nie w tym stopniu. Więc to jest ta demografia, która jest zbyt wąsko interpretowana i wcale nie jest taka nieubłagana, jeżeli się trochę przyjrzymy tym liczbom. Następnie, to już jest tak bardziej socjologicznie może, troszkę inaczej wyglądają te wzajemne relacje pokoleń. Mówi się o tym, że ci biedni młodzi będą obciążeni utrzymywaniem tych pasożytów w wieku emerytalnym. Ale oni zostali utrzymani przez ludzi z tamtego pokolenia i oni w tej chwili korzystają z pomocy ludzi starszych. Nie tylko chodzi o pielęgnowanie wnuczków, ale chodzi też o to, że jest szansa odziedziczenia po dziadkach mieszkania, co troszkę zmniejsza katastrofę mieszkaniową, bo katastrofa to jest mieszkaniowa, a nie demograficzna. Gdyby tych wezwań posłuchały młode rodziny i rzeczywiście zaczęły powoływać do życia wielkie ilości dzieci i gdyby to na całym świecie się działo, no to by nam środowisko naturalne padło. Jest już tak przegęszczone, że mamy bardzo wiele objawów kosztownego w końcu na różne sposoby zanieczyszczenia środowiska. Tak więc te relacje są wzajemne i może jakbyśmy wszystko policzyli, to by się okazało, że ci ludzie w wieku późnym, całe szczęście, że jest ich dużo, bo ratują młode pokolenia. No, więc tak, a ci sobie emigrują, ci sobie siedzą na lukratywnym zasiłku dla bezrobotnych. Tak, więc te dwukierunkowe przepływy to chyba jest rzecz bardzo ważna, a ta pozycja na rynku pracy w końcu też nie wiem, czy musi się tak kształtować. Młoda pracownica jest niechciana, bo może zejść w ciąży i domagać się zwolnienia. Emerytka albo emeryt tego zagrożenia nie stwarzają, więc może będą często wybierani jako mniej groźni pracownicy. To nie do końca jest jednoznaczne. Natomiast jeszcze powiem tak, czy człowiek to jest homo faber, homo economicus jeszcze powtórzę, czy tylko to, co mu jest potrzebne, to jest jak najdłużej pracować i jak najwięcej konsumować. Człowiekowi jest potrzebny czas i bez czasu oferowanego mu w okresie pracy, to jego wydajność i jego długowieczność może tutaj dobrze nie będzie taka imponująca jak obecnie. Była walka o to, żeby dzień pracy nie wynosił 14 godzin, a 8. Była walka o wolne niedziele, a potem wolne soboty, potem o urlopy pracownicze i im więcej tego pracownik otrzymuje w toku swojej pracy, tym bardziej jest on zdolny do tego, żeby troszkę tych lat życia na emeryturze sobie uszczknąć. Ale po co mu ten czas jest potrzebny? Nie tylko, żeby nadmiernie konsumować, z perspektywy całej cywilizacji, ale również ma potrzeby kulturowe, społeczne, które świadczą o jego człowieczeństwie i też chce to otrzymać obok tych pieniędzy. Tak więc czas i po stronie nakładów na gospodarkę i czas po stronie efektów, które sobie ludzie cenią. Stąd nawet jeżeli ktoś im tak wyliczy te wszystkie złotówki, mogą ten czas sobie cenić wysoko. Druga, to już ostatni punkt jest, mogę? Ostatni punkt to jest grzech pierworodny tego systemu emerytalnego, który zlikwidował ubezpieczenia społeczne, bowiem zlikwidował, oprócz takich drobnych jeszcze resztek, przepływy.
między ludźmi, którzy zasłużenie lub niezasłużenie mieli wysokie dochody i uzbierali sobie. I niestety tu ulegają temu wszyscy, łącznie ze związkowcami, co słyszę co jakiś czas. Mam indywidualne konto, to są moje pieniądze, nikomu nie dam. No tak mówił wczoraj w telewizorze pan przewodniczący GUS, a u pani też to usłyszałam. Tu moim zdaniem ludzie dali się na to nabrać, bo nie na tym polegają ubezpieczenia społeczne, żeby każdy proporcjonalnie do swoich nie zawsze sprawiedliwych zarobków uzyskiwał. Ubezpieczenia społeczne to jest redystrybucja przepływ. No właśnie, jeżeli to młode pokolenie będzie miało wyższe płace, no to świetnie, będzie co opodatkować bez spędzania ich w nędzę. Wobec tego ta redystrybucja jako istota ubezpieczeń społecznych powinna być przywrócona. Szwedzi, bo znam profesora szwedzkiego, który nam napisał duże studium na ten temat, że jak kilka takich reform, które wynikły z zachęt neoliberalnych ekonomistów, popsuły im system. I między innymi to było, tylko potem jest trudno się wycofać. U nas też, jak człowiek uwierzył, że ma konto, to no to taka nacjonalizacja tych kont będzie niezwykle trudna. Także to uważam i to, co mówił akurat wczoraj w telewizorze, a dzisiaj słuchałam jeszcze na sali sejmowej, pan poseł Rosati, który takim tonem mentorskim i aroganckim mówi, nie rozumiecie, nie umiecie wyliczyć, i podaje te wszystkie rachunki, które są oparte na tym systemie kont indywidualnych i w gruncie rzeczy on dowodzi, jak bardzo przeciwskuteczny jest to system, skoro do takich absurdów prowadzi. Tak więc, on mówił, że no, nie można inaczej tego finansować niż każdy sobie, no bo przecież nie możemy zarzynać gospodarki podatkami. To ja sobie zapisałam, a czy możemy na przykład zarzynać ludzi nadmiernym czasem pracy. Tak więc jeszcze system ten ukarał osoby długo żyjące za tę długowieczność, a są to kobiety. A pewno można by jeszcze dobrać inne grupy, które też karygodnie za długo żyją, więc krótko uzbierały, długo chcą korzystać, no to w indywidualnej skali niby oczywisty rachunek. Tak więc widzę i błędy w argumentacji takiej prognostyczno-demograficzno-ekonomicznej i widzę podstawowy błąd tego systemu, z którego no, tak trudno się wydostać. Jako ekonomista w Niemczech uczono mnie, że wydatki, jeżeli są zapadalne, powinny być są po prostu wydatkami w sensie księgowym. Czyli jeżeli mamy zdyskontowane zobowiązania ZUS do wypłaty świadczeń emerytalnych, powinniśmy je ujmować w budżecie, w bilansie przedsiębiorstwa. Oczywiście politycy mają tę wolność, że mogą sobie ustalić, że tak nie będzie i to zrobili. Jeżeli jednak wyjdziemy z założenia takiego księgowego, tak jak mnie uczono po prostu jako ekonomistę, to zadłużenie, tak jak ja policzyłem w moim modelu, opublikowałem w publikacji, zadłużenie Polski może być wielokrotnie wyższe, zdyskontowane wydatki ZUS do 2065 roku to jest 8,83 biliona złotych, to jest 8830 miliardów mniej więcej. Pan Jabłonowski w publikacji A Fiscal Outlook for Poland Using Generational Accounts podaje, że to jest około 3 biliony złotych, czyli ta różnica między tymi wydatkami, które obecnie są, mogą być pokryte tymi wpływami z tego systemu zakładkowego, systemu PAYGO, jak pan nazywa ten system solidarny, bo jeszcze jest system kapitałowy, czyli mamy dwa różne rodzaje systemów, one są różnie używane, nie ma tak, że jest tylko system zakładkowy, czyli system tej piramidy, piramida finansowa przecież, czyli jeżeli porównamy te wydatki, jak to zrobił Jabłonowski, on ujął ochronę zdrowia, system rentowy, rolniczy, tę całą mundurówkę, zabezpieczenia społeczne,
Mu wyszło, oczywiście państwo jako politycy mogą sobie ustalić, że po prostu tego nie wliczamy, bo po prostu no, taka wolność po prostu nadksięgowego. Jeżeli jednak wyjdziemy z tej perspektywy, jak mnie uczą jako ekonomistę, to po prostu no, sam system ZUS bodajże w tej chwili na rok 2007 w pracy Jabłonowskiego obciąża, to jest 105% PKB, to zadłużenie, które wynika z samego tego status quo ZUS-u za rok 2007. Ja mam tą prezentację otwartą, także mogę opowiedzieć nieco o tych danych. Nie chcę, spokojnie. Jak wygląda kontynuowanie tego status quo? W RFL 1/3 budżetu federalnego idzie na właśnie zapychanie dziur w tym systemie zakładkowym. Czym to skutkuje? Nie wiem, czy państwo słuchają tych różnych plotek. Podobno w Polsce teraz mieszka 32,980 tysięcy mieszkańców i są to jakieś dane, które mi jako plotkę podano, że z GUS-u według tych nowych spisów ludności. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Nie wiem, jak dużo ludności wyemigrowało z kraju. Jako ekonomiści prowadzimy kampanię o to, aby uniezależnić GUS od rządu, czyli żeby po prostu Urząd Statystyczny nie podlegał bezpośrednio premierowi kraju, bo jak występuje taka sytuacja, to mamy sytuację podobną jak w Grecji i Argentynie, gdzie też miało miejsce takie zdarzenie, że po prostu GUS podlegał politykom, Urząd Statystyczny podlegał politykom, to wcale się dobrze nie skończyło. Także się niekoniecznie dobrze kończy, gdy to oni ustalają, jakie są reguły księgowości także tego sektora publicznego. Dziękuję. Znaczy, ja postaram się tak dosyć krótko, ponieważ to, co miałbym w ogóle do powiedzenia, pewnie zajęłoby nam następną godzinę i nie będę męczył, za to zachęcam państwa do udziału w następnej konferencji programowej, platformy programowej SLD Nowoczesne Państwo, która odbędzie się za 2 tygodnie, 13, o godzinie 13. Powiem, o co chodzi. Koniak jest, każdy widzi. Wiadomo, że nasz budżet jest słaby, że wpływy do, że ZUS nie ma tak naprawdę z czego wypłacać, stale się zadłużamy. Ja się tylko od dłuższego czasu się zastanawiam, dlaczego wszystkie kolejne rządy nie zastanawiają się skąd, jak, w jaki sposób skutecznie poprawić wpływy do budżetu. Powiem tak, może jestem naiwny, na pewno tak, ale jest jedna ustawa, która jest moim zdaniem najbardziej szkodliwą ustawą, która wpędza Polskę niestety w problemy. Jest to ustawa o zamówieniach publicznych. Praktycznie wszyscy państwo zastanawialiście się, czy jak długo ten nasz system będzie w stanie pociągnąć, jak, w jaki sposób wyjść z problemów, jakie instrumenty walki z bezrobociem zastosować, jak, z czego tak naprawdę sfinansować wzrost płac w budżetówce. A ja powiem, że my tak naprawdę pod działaniem ustawy o zamówieniach publicznych w obecnym jej formacie tak naprawdę podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy, ponieważ zgadzamy się na to, żeby wydawać mniejsze pieniądze, nie generując tak naprawdę zwrotu do budżetu. Zaprzepaściliśmy już ładnych paręnaście lat, kiedy mogliśmy dzięki zmodernizowaniu tej ustawy uzyskać dużo większe dochody z Unii Europejskiej i z różnych funduszy, które nam przysługują. Natomiast dalej się będę upierał, tak zła ustawa o zamówieniach publicznych niestety nie pozwala nam tego zrobić. Czas mnie, jeśli można by zmierzać do końca, bardzo bym prosił. Dobrze, to ja w takiej sytuacji zapraszam państwa 13 w piątek o 13. No, o 13.13, dobrze. Na konferencję programową i tam ja będę tam trochę zarządzał czasem, więc postaram się rozwinąć temat zdecydowanie bardziej. A temat jaki będzie? Tematyka, no, to będzie konferencja o tematyce gospodarczej. To znaczy.
znaczy będziemy się starać. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 13 o 13 w piątek z sali pewnie 13 w sekcji. Bardzo przyjdzie z tej strony, tak żebyśmy geograficznie mniej więcej. Pan prosił, bardzo krótko, naprawdę będę pilnował ruszyć. Dzień dobry, długa Adam, Chojnice. Ma być krótko, no to będzie krótko. Panie profesorze, powiem tak po kupiecku. Pohandlujmy się w takim razie. Twierdzicie, że za 20-30 lat będzie nas o wiele mniej. Będzie tyle pracy, że nie będziemy kto miał pracować na nasze emerytury. No to co za problem? To my potrzebujemy nawozu, tak? USA potrzebowało nawozu i wszystkie te wysoko rozwinięte potrzebujemy imigrantów. Co za problem jest ich ściągnąć? Niech pracują na nas, a my na emeryturę. Jeżeli, w co nie wierzę oczywiście, jeżeli będzie tak, absolutnie w to nie wierzę, no ale sam premier obiecuje, że za 30 lat będzie taka sytuacja cudowna, pomijając tylko tą najgorszą, że demograficznie będzie spadek, że będzie tyle pracy, nie będzie miał kto pracować na nas. To co jest za problem zatrudnić obcokrajowców? Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tę dyskusję i ciekawe głosy. Pierwszy raz miałam okazję słyszeć na żywo pana profesora Marka Górę. Jednak nachodzi mnie taka refleksja, czy nie warto by było się pokusić o naruszenie fundamentów tej reformy. Mianowicie, czy jednak jakaś siła polityczna miałaby tę odwagę, żeby zakwestionować fundamenty tej reformy i pokusić się o powrót do systemu repartycyjnego, który mógłby być finansowany z naszych podatków. Dlatego, że wydaje mi się, że te zmiany, które w tej chwili rząd wprowadza, oparte są na pewnym takim fałszywym założeniu, że samo wydłużenie wieku emerytalnego uzdrowi system emerytalny. Natomiast no, tak nie będzie. To już w wypowiedziach Państwa padło, że przede wszystkim ten problem, z jakim nasz system się boryka, jest związany z tym, że on jest dziurawy, że potencjalne środki, które mogłyby wpłynąć do tego systemu i służyć właśnie wypłatom świadczeń emerytalnych, nie wpływają, dlatego że mamy plagę umów śmieciowych, tak zwanych, czyli nieoskładkowanych różnych umów pozakodeksowych, które są nagminnie wykorzystywane po to, żeby właśnie uciec przed kosztami pracy, ale te koszty pracy to jest tak naprawdę koszt naszych przyszłych emerytur i świadczeń, które będziemy pobierali. W związku z tym takim postulatem do pilnej realizacji to byłoby jednolite oskładkowanie umów pozakodeksowych. Drugim rozwiązaniem właśnie wprowadzenia tego zróżnicowania, o którym pani posłanka Anna Bańkowska mówiła, a mianowicie, żeby były zróżnicowane stawki, jakie przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione wpłacają do systemu, bo naprawdę nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, dlaczego płacą taką stawkę liniową, natomiast nie to zróżnicowane w zależności od pozyskiwanych dochodów. Natomiast chciałabym zadać Państwu pytania dwa. Jedno takie, czy bylibyście w stanie poprzeć takie rozwiązanie, jeżeli już ten wiek emerytalny rzeczywiście musimy wydłużać, aby wprowadzić elastyczny, równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, ze względu na to, że ludzie wykonują różne zawody. I ja rozumiem, że profesorowie, dziennikarze, aktorzy, teraz jest taka nawałnica w mediach różnych wypowiedzi bardzo znanych postaci, które mówią o tym, że pragną pracować do 70, 80 się w tym licytują. Ja też bym bardzo chciała być Danielem Olbrychskim i pracować do roku do 90 roku życia na przykład. Ale ludzie wykonują różne zawody, są w różny sposób wynagradzani. W związku z tym być może ten elastyczny, równy wiek emerytalny byłby rozwiązaniem dla kobiet i mężczyzn. A drugie pytanie takie, co myślicie o pomyśle wprowadzenia powszechnych emerytur obywatelskich? Takie rozwiązanie jest na przykład wykorzystywane w Holandii, jak się na to zapatrujecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaraz nasi paneliści będą mieli okazję odpowiedzieć. Bardzo proszę, Pani Kubowska się zgłaszała. Proszę. Ja chciałam zwrócić uwagę właściwie tylko na jeden problem, ponieważ nie ma czasu, a wiąże się to z głosem mojej przedmówczyni. W ogóle nie widzę, żeby jak w jakiejkolwiek dyskusji na temat emerytur mówiło się bardziej o podziale emerytów pod względem dochodów, które mieli przedtem, a nie pod względem płci. Tutaj zwracam Państwa uwagę na statystyki warszawskie, bo one są najbardziej
uderzające. Na Pradze Północ mężczyzna żyje średnio 65 lat. Na Wilanowie 82. Różnica jest 17 lat, więc tutaj naprawdę ja nie mówię o drobiazgach. Jeżeli na to nie będziemy zwracać uwagi, czyli w gruncie rzeczy nie kryterium płci jest tutaj istotne, bo z kolei kobiety oczywiście w tym Wilanowie odpowiednio dłużej żyją niż na tej Pradze Północ. Ja w tej chwili nie mam danych, ale one oczywiście są też adekwatne. Więc wydaje mi się, że pomijanie tego elementu poziomu życia człowieka w późniejszym rozważaniu naszych problemów emerytalnych no, jest uważam za ogromny błąd. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze się zgłaszał? Chyba pan tak ostatnio. Pan przewodniczący na końcu. Bardzo proszę. Mnie Czesław Skowalski. Ja uważam, że sprawy oprawy zły kierunek. No to nie powinien być wiek przedłużany w Polsce do 67, tylko nawet skrócony do 60 lat. Kobiety z mężczyznami może powinni być zrównani, tak jak to jest na przykład w Szwecji właśnie. Ja tam studiowałem ekonomię i znam te społeczeństwo dobrze. Oni 7 lat temu zrobili reformę i to była naprawdę duża reforma emerytalna, bo nie można o tym powiedzieć, to co w Polsce Tusk robi, to nie jest reforma, prawda? To jest przedłużenie tego wieku. Nic więcej. I to jest bardzo szkodliwe, kiedy my w Polsce nie mamy osłon socjalnych, nie mamy wypłacanych zabezpieczeń zdrowotnych. Ci ludzie między tam, jak utracą pracę 50, 60 do 67, nie będą mieli z czego żyć. My powinniśmy zadbać o młodzież, żeby oni weszli szybciej na rynek pracy, im zrobić właśnie miejsca pracy, a starszych jak najszybciej na emeryturę. Bo to da im możliwość zabezpieczyć przeżycie właśnie do 67, jak będą szczęśliwi, to może dożyją do tego 67 roku życia, ale oni nie będą mieli z czego żyć. My musimy ustąpić miejsca młodzieży, zrobić w ten sposób, żeby właśnie z Londynu, z zagranicy młodzież chciała przyjechać z powrotem. To są 3 miliony ludzi młodych, co tutaj właśnie podatki na emerytury powinni płacić. Nie się opłaca. Właśnie tak powinno być. My musimy dbać o wszystkich Polaków. Dziękuję. Dziękuję bardzo i szanowni państwo, przed panelistami oddam głos panu przewodniczącemu Kozowi. Bardzo proszę. Krótko pojedynczymi zdaniami. Dziękuję serdecznie za podjęcie tego ważnego tematu, bo rzeczywiście on jest dzisiaj bardzo istotny. Natomiast padło wiele, szanowni państwo, sformułowań o przyczynach. Ja uważam, że powinniśmy się zastanowić nad przyczynami, dlaczego tak jest i wyeliminować chociażby te główne. Nie leczyć oczywiście skutków. Natomiast do tych przyczyn jeszcze bym dodał jedno. Moim zdaniem eksperci, biorąc udział w dyskusji i rząd, zniechęcają, żeby w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych było mniej pieniędzy. Mówiąc o tym, że a te pieniądze przepadają, a ich nie ma, a nie kumulują się, a nie są gromadzone na przyszłe emerytury. Tak jak no po co ja tam będę wpłacał? Ucieka w szarą strefę, bo nie ma większego sensu. Natomiast, no panie profesorze Góra, niech pan zaprzeczy na przykład temu, że w ciągu ostatnich... Ja tak nie mówiłem, że było... Nie, ale ja mówię do innych teraz te pytania do pana. Nie, no, rozmawiam. Niech pan zaprzeczy, że w ostatnich 50 lat wzrost długości życia w Polsce mężczyzn był inny niż 6 lat. W ostatnich 50, bardzo proszę. Następnie, no niech pan powie, że to jest nieprawda, że GUS, przez S, GUS, prognozuje, że do 35 roku, czyli 2035 dokładniej, nie będzie następował wzrost dzietności. Będzie? Oczywiście niewielki. Że za ubiegły rok nie nastąpił wzrost dzietności. Że w Narodowym Spisie Powszechnym nie pokazano, że pokazano teraz, że w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby ludności, tych aktywnych zawodowo także, że oczywiście nastąpił spadek tak zwanych rezydentów,
To znaczy, że Polska jest źle rządzona, bo nawet ze wschodu nikt nie chce przyjechać. Proszę Państwa, ja nie czuję się upoważniona, żeby podsumowywać całą tę dyskusję. Dołożę do swoich problemów przekazanych we słowie wstępnym jeszcze kilka kwestii, plus spróbuję odpowiedzieć na pytanie. Więc w ogóle to jest tak, że rząd idzie z problemem, z rozwiązywaniem problemów ubezpieczeń społecznych od ściany do ściany. To jest chyba dobre określenie. No na przykład z jednej strony mówi, że należy dzisiaj premier, że należy pracować dłużej i również pan Rosati, że dzięki temu będzie lepsza waloryzacja tych wkładów i tak dalej, a z drugiej strony wprowadza rozwiązania dotyczące waloryzacji kwotowej emerytur i wszystkich świadczeń. To jest w ogóle, to jest coś niesamowitego. Proszę Państwa, źródeł na pozyskanie lepszych wpływów i większych środków do budżetu jest wiele. Ja mówiłam o jednych, co bezpośrednio trafiają do FUS-u, ale gdybyśmy się mieli czas pochylić nad tym, jakie są zaległości podatkowe do budżetu państwa, to byśmy też, i to nieruszane w wielu sprawach, to też byśmy zobaczyli, że tylko ci najsolidniejsi, mający głównie właśnie umowę o pracę, czy pracownicy najemni płacą wszystko, co należy, w tym emeryci, renciści, a wiele działaczy gospodarczych unika podatku. Więc bardzo nad tym boleję, że się o tych kwestiach nie mówi. I teraz odpowiadam już na pytanie, bo już jestem pod wpływem czasu. Elastyczny wiek. Otóż Sojusz Lewicy Demokratycznej szedł z programem, a w którym mieliśmy zapisane hasło w ramach odpowiedzi na pytania, czy wydłużać wiek, mówiliśmy nie. Elastyczny wiek trzeba zastosować. Nasz sposób obliczania emerytury, która zależna jest od sumy zaewidencjonowanych czy zgromadzonych i w części zgromadzonych składek i od tego im w późniejszym wieku przejdzie się na emeryturę, będzie wyższa, bo jest tym drugim czynnikiem, jest tak zwane dalsze trwanie życia na emeryturze, jest dostatecznym argumentem do tego, żeby świadomy obywatel, który ma pracę i zdrowie, kontynuował pracę, ponieważ rzeczywiście opłaci się w późniejszym wieku przechodzić na emeryturę, w późniejszym wieku. Bo jeśli nawet weźmiemy pod uwagę dwie osoby, które mają zaewidencjonowaną taką samą kwotę składek wraz z kapitałem początkowym i jedna z takim samym kapitałem będzie przechodzić na emeryturę w wieku 62, załóżmy, a druga 67, to rzeczywiście emerytura tej, co podejmie emeryturę w wieku 67 z tych samych pieniędzy będzie dużo wyższa. Bo przez mniejszą liczbę miesięcy będzie emeryturę pobierać i tylko dlatego. Natomiast to, że w tej chwili premier mówi o wydłużeniu wieku, to wcale nie oznacza, że jeśli ten wiek emerytalny będzie wydłużony, że będzie to z korzyścią dla wszystkich ubezpieczonych. Otóż będzie cała armia ludzi, którzy przez wiele lat nie będą mieli pracy, ani złotówka nie wpłynie na ich konto, i w związku z tym po latach nędzy dostaną również te nędzne czy głodowe, bo to jest moda teraz na głodowe emerytury. Czyli elastyczny wiek. My uważaliśmy, że wystarczy, żeby ustanowić wiek minimalny, bo to należy jednak. Właśnie dla ochrony ludzi przed takimi, że tak powiem, chęcią otrzymania czegokolwiek z tego ZUS-u. Więc uważaliśmy, że ten wiek, który w tej chwili jest 60 dla kobiety, 65 dla mężczyzny, powinien być tym wiekiem minimalnym, od którego każdy może przechodzić na... To znaczy 60 lat, przepraszam, 60 lat powinno być tym minimum, powyżej którego każdy decyduje, czy przychodzi na emeryturę, czy nie. To nie było w formie projektu, tylko takich naszych założeń. A ponadto uważamy, że to, co związki zawodowe i my chcemy, jest słusznym postulatem. 35 lat opłacania składki i 40 lat powinno dawać prawo człowiekowi do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Według tych nowych zasad, czyli dla jednego to będzie emerytura
to będzie oznaczało, że on przechodzi na emeryturę rok czy dwa wcześniej, u innego pół roku wcześniej przed wiekiem emerytalnym. W związku z tym, nawet przy tej samej sumie, kwocie składek, różne by były te emerytury, zawsze niższe niż wtedy, kiedy by się przechodziło wieku emerytalny. Czyli elastyczny wiek, można modyfikować tą formułę, czy 62 dla wszystkich, różnie. Elastyczny wiek od kwoty zdecydowanie niższy niż 67, to nie ulega wątpliwości, a to jest moja refleksja. I teraz powszechne obywatelskie emerytury. No bardzo dyskusyjny temat, on dobrze brzmi dla niektórych. Natomiast powiem tak, to by musiało oznaczać bardzo niskie kwoty tych emerytur siłą rzeczy, a i liczenie na obywatelską przezorność. Ja chcę powiedzieć, że w to nie wierzę. Jak mamy biedne społeczeństwo, to nikt dobrowolnie, ochoczo, powszechnie wpłacać pieniędzy na swoją starość nie będzie. Przykładem tego jest niemoc rozwoju trzeciego filaru, zarówno pracowniczych programów emerytalnych, jak i indywidualnych kont emerytalnych, które cały czas są w powijakach, a miały stanowić istotne uzupełnienie tego, żeby właśnie z głodu nie umierać. Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia przy tym. Pani poseł, nie musi się Pani śpieszyć, bo raz tu mówców jest. Ja jestem zapisana na początek. Natomiast z tych przyczyn musieliśmy rozwiązać manifestację bezpiecznie, będziecie mogli opuścić. To 100 osób do dyskusji, do pytań. Do pytań, ale to już myśmy się wcześniej zapisywali. Dziękuję serdecznie Pani poseł za świetną prezentację SLD tutaj w tym panelu. Bardzo proszę Piotr Szumlewicz i na końcu poproszę Pana profesora Marka Kura. Bardzo proszę. Kilka krótkich uwag. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie jest kluczowe, ile my będziemy żyli, tylko ile my będziemy żyli w dobrym zdrowiu. I to jest chyba ważny czynnik. Natomiast według wskaźników różnych instytucji międzynarodowych Polacy i Polki są tutaj na jednym z ostatnich miejsc, czym Polki mają rzeczywiście tutaj znacznie gorzej. Jeżeli rozmawiamy o systemie emerytalnym, to o tym powinniśmy mówić, dlatego że nie tylko wskaźniki zatrudnienia 50 plus bardzo idą do domu, ale również wskaźniki aktywności zawodowej, tak? Czyli krótko mówiąc, bardzo szybko zapadamy na różnego rodzaju choroby. No i tutaj przydałby się rzeczywiście minister Arłukowicz, który niestety ostatnio ucichł również medialnie. Druga sprawa to jest ten system oparty na solidarności pokoleń. Tu jeśli można, bo to jest do Pana. Jeżeli chodzi o system oparty na solidarności pokoleń, to ja bym go tak intuicyjnie stwierdził w jednym zdaniu. W systemie oparty na solidarności pokoleń o to chodzi, że jeżeli jesteśmy zieloną wyspą, to się wszyscy zielenimy. Również ci starsi, ci niepełnosprawni, ci bezrobotni też. Natomiast system oparty, system kapitałowy, w którym płacimy na siebie, opiera się na tym, no, że właśnie my na siebie płacimy i interesujemy się tymi starszymi, tymi chorymi, tymi biednymi, tymi, którzy mogą dostać się głodowe emerytury. I tu jest rzeczywiście, bym powiedział, różnica, nazwijmy to etyczna, tak? Ja przyznam, że ja bym chciał płacić składki na swoich rodziców, a nie na siebie. Uważam, że system kapitałowy jest niemoralny, czy tak użyję takiego mocnego słowa. Jest systemem egoistycznym, w którym nie ma solidarności pokoleń. A rzeczywiście jest tak, że nie tylko, że rosną wynagrodzenia w gospodarce, chociaż mało, ale jak się Donald Tusk chwali, faktycznie rośnie PKB też, PKB per capita. Jeżeli rośnie PKB per capita, to dlaczego emerytury mają spadać? Przyznam, że ja tego nie rozumiem. Jeżeli wszystkim rośnie, jeżeli jesteśmy zieloną wyspą, to niech również emeryci będą częścią tej i emerytki częścią tej zielonej wyspy. Kolejna sprawa, nie przeciwstawiajmy młodych starych. To jest bardzo ulubiona metoda tabloidów też, tak? Czy na przykład piszą, że więźniom się tak wspaniale pochodzi, a matki cierpią, tak? W związku z tym niech ci więźniowie w ogóle tam zdychają i wtedy będzie dobrze, tak? Nie przeciwstawiajmy jednych grup drugim. Dzisiaj i młodzi mają ciężko, i starsi mają ciężko. Pan słusznie zauważył, że rzeczywiście odsetek ubogich wśród emerytów jest relatywnie niski, ale w nowym systemie ten wskaźnik ma być o wiele, wiele, wiele wyższy. Jeżeli chodzi o projekcje dotyczące obecnego systemu emerytalnego, to rzeczywiście ubóstwo wśród starszych ma w Polsce szybko rosnąć. W związku z tym jeszcze jedna uwaga odnośnie zatrudnienia. Powiem jedną mocną rzecz. Moim zdaniem projekt rządowy podwyższenia wieku emerytalnego jest sprzeczny z konstytucją. Dlaczego jest sprzeczny z konstytucją? Ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, w konstytucji jest zapis, że państwo ma obowiązek prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia. Krótko mówiąc, jeżeli nie ma pracy dla starszych ludzi, to ustawa jest sprzeczna z konstytucją. A z tego, co ja widzę i co słyszę Donalda Tuska, Michała Boniego i innych, i też czytam Pana teksty, to ja nie widzę propozycji, które zapewniłyby
zagwarantowałyby pełne zatrudnienie za 10, 20, 30 lat. Co więcej, widzę, że tych propozycji też w ogóle nie ma i szykuje się nam pokolenie bezrobotnych 60+. Już teraz oni są zdezaktywizowani zawodowo i mam wrażenie, że to będzie taki pomysł jak Balcerak zrobiło się w 89, czyli bezrobocie 2 miliony plus 3 miliony na rentę, bo gdyby nie te sztuczki, to było 5 milionów bezrobocia. Tylko pytanie, po co to robić? Tym bardziej, że jest to moim zdaniem właśnie sprzeczne z konstytucją, bo tu nie ma propozycji odnośnie rynku pracy. I ostatnia kwestia, zaraz jeszcze odpowiem na te dwa pytania króciutko. Otóż w Polsce są bardzo niskie podatki i składki. Według danych Eurostatu my płacimy łącznie podatki i składki łącznie to jest jakieś 34% PKB. W Unii Europejskiej to jest średnio około 40%. Co to znaczy? Że jeżeli byśmy płacili tyle podatków i składek, co średnio Unia, nie żadne tam socjalne kraje, średnio, to byśmy płacili rocznie 100 miliardów złotych rocznie więcej. 100 miliardów złotych. Tylko cały problem polega na tym, że w Polsce ludzie biedni płacą relatywnie wysokie podatki, a ludzie bogaci płacą bardzo, bardzo niskie. Między innymi dlatego, jak wskazuje również Eurostat i OECD, podatki w Polsce należą do najmniej progresywnych w Unii Europejskiej, nawet dwa lata temu były najmniej progresywne, wręcz dlatego, że w Litwa czy Łotwa tam są duże kwoty wolne, w związku z tym te podatki są ostatecznie bardziej progresywne. Więc moja sugestia, bardzo podwyższyć podatki dla ludzi bogatych, bardzo podwyższyć składki dla ludzi bogatych i wtedy podwyższenie wieku emerytalnego stanie się zbędne. Moim zdaniem i ostatnie dwa zdania odnośnie tych pytań, jak myśli, jeżeli chodzi o elastyczny wiek przechodzenia na emerytury, to jest też w projekcie rządowym, tak? To się nazywa emeryturą cząstkową. O tym można rozmawiać. Tylko o tym można rozmawiać w ten sposób, że jak ja przepracuję 90% swojego wieku, to... Przepraszam, ad vocem, bo ja nie mam na myśli tego, co jest w projekcie rządowym, gdzie emerytura miała być liczona od 50%. No więc o tym mówię właśnie, że ma to sens. Tylko od całości zgromadzonego kapitału. Po prostu ktoś podejmuje decyzję, że przejdzie na wcześniej na emeryturę elastyczną w wieku 62 lat na przykład. Nie, więc okej, to... A ktoś chce pracować dłużej. To moim zdaniem można dyskutować, tylko właśnie nie w kierunku rządowym, tylko w tym kierunku, że ja na przykład przepracowałem 95% czasu pracy, to 95% emerytury ewentualnie w ten sposób. I druga sprawa, co do tego modelu obywatelskiego, to moim zdaniem pewną wersją emerytury obywatelskiej tak naprawdę jest po prostu system oparty na solidarności pokoleń, bo on ma właśnie funkcję egalitaryzującej, na przykład w Danii, gdzie składki są częścią progresywnych wysokich podatków, stopa zastąpienia dla ludzi biednych tam 75% płacy średniej jest 125%, a ludzi bogatych 80%. I myślę, że w tym kierunku generalnie warto iść, jak ja słyszę na przykład ministra Pawlaka czy pana Rosatiego, które mówią, że dobrze było, żebyśmy sobie zbierali na staż, to niech oni sobie zbierają. Jak mają z tego? To zbierajmy sobie i niech ci ludzie, którzy bardzo dobrze zarabiają, jak Rosati, jak List, czy również jak Pawlak, niech oni sobie zbierają i będą sobie dorabiać tą dodatkową tak z prywatnego filaru, tak do skarpetki. Natomiast niech ten system publiczny będzie sprawiedliwy, żeby zapewniał godne życie, dlatego że rzeczywiście sytuacja jest zdumiewająca. Wydaje mi się, że podstawą demokracji jest jednak to, że wszyscy mamy prawo do godnego życia, o ile nas jako społeczeństwo na to stać, a stać nas na to, co pokazuje system, który był przed 99 rokiem. Moim zdaniem nie warto od niego odchodzić, a dzisiaj warto do niego po prostu powrócić. Dziękuję bardzo pan profesor Marek Góra, bardzo dobrze. Tak, dziękuję. Tematów jest strasznie wiele i chcę się do nich odnieść. Kwestia czasu, a także kwestia tego, że gdyby dyskusja nasza się teraz ideologizuje, to znaczy są różne kwestie, to ciężko to można na różnych płaszczyznach, bo nawet każda z nich jest ważna i potrzebna, tylko jak one się pomieszają, to się wtedy zaczyna problem czysto prezentacyjny. Natomiast to, do czego chciałem się odnieść, tak zacznę od tego, że to, co pani posłanka Bańkowska powiedziała, to właściwie zdjęła ze mnie część odpowiedzi, bo tutaj się właściwie w 100% zgadzamy, jeżeli chodzi o to, jak to funkcjonuje, to nam już trochę łatwiej. Co do tego elastycznego wieku, to powiem tylko jedną rzecz. Jest to propozycja, którą sformułowaliśmy, konstruując cały system, od początku tam istnieje, została zrealizowana, aczkolwiek jej sens był trochę inny i zarówno nie bardzo mi się podobają pomysły, które chodzą z jednej strony, z drugiej strony są proponowane. To jest pomysł, który ma ludziom ułatwić wydłużenie aktywności zawodowej, a nie jej skrócenie. Niestety to wszystko, co jest dyskutowane, są to tak rozumiane jako otwarcie drzwi do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Tyle tylko, że za niską kwotę. I nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że starzenie jest procesem, który trwa wiele lat, i dostosować dezaktywizację ludzi do tego starzenia się, czyli żeby pracować coraz mniej, w związku z tym mniej zarabiać i uzupełniać te zmniejszone zarobki,
zwiększającym się dochodem świadczeń. To tak powinno być skonstruowane w żadnej z propozycji istniejących, to tak nie jest robione niestety, co mnie martwi. Natomiast sama idea jest bardzo właściwa. Natomiast jeszcze jest kwestia druga, która w jakiś sposób też nawiązuje do tego, co pani Maćkowska powiedziała. Oczywiście, czy musi być wiek minimalny? Zdaje się, że się do tego zgodzimy. To nie może być tak, że w dowolnym wieku sobie to będzie. I pytanie, jaki on powinien być? A my kiedyś proponowaliśmy 62 lata dla obu płci. To bardzo ważne, że równe dla obu płci, bo Polska z różnym wiekiem emerytalnym i różnymi innymi rzeczami jest dziwolągiem wśród cywilizowanych narodów. Więc to trzeba jakby niezależnie od całej tej dyskusji, od podnoszenia wieku, załatwić. Natomiast te 62 lata były no, wtedy, kiedy no, to było prawie 20 lat temu danych z tamtych czasów. No, to było w połowie lat 90. Zaczęliśmy i wtedy dane z początku lat 90. Jak spojrzymy na to, ile to przyrosło, to generalnie rzecz biorąc, średnio rzecz biorąc, po 3 lata dochodzi się uniseksowi, czyli tutaj nie rozróżniamy właśnie płci. I podniesienie tego do 65, równego do płci jako progowy do przyjęcia tej elastycznej emerytury jest bardzo właściwe. Trzyma się kupy, jest tożsame z tym 62 sprzed tych 15-17 lat, bo wtedy ten dane były robione. Więc elastyczne zdecydowanie tak, ale in plus jest wiek minimalny, do którego się godzimy. I potem in plus, po to, by uniknąć problemów społecznych, jakie by wynikły z tego, że nowi osób podejmowali takie decyzje za wcześnie, z dowolnych powodów, uzasadnionych bądź nie, ale tworząc potem problemy dla wszystkich innych, no bo inni płaciliby za ich błędy, czy niewłaściwe podejście do tego. Natomiast tak, jeśli chodzi o emeryturę obywatelską, to jest coś wyjątkowo niedobrego, to już tak jak pani poseł Mańkowska powiedziała. No naprawdę, była dłuższa dyskusja, ale to poza ładną nazwą nie ma nic, co by zasługiwało na uwagę. Natomiast kolejna rzecz to jest kwestia repartycji. Tutaj pan chce płacić na swoich rodziców, a nie zbierać na siebie. Więc zapewniam pana, że pan zawsze płaci na swoich rodziców, niezależnie od tego, jaki jest system. I nie ma innego systemu poza repartycyjnym. Wszystkie systemy są repartycyjne. Bo na koniec zawsze dzielimy PKB, które wspólnie wytworzyliśmy, między młodych i starych, to jest cała sprawa. Na poziomie makro każdy system jest systemem repartycyjnym. Ta kapitałowość jest pewnym sposobem organizacji, tego muszę więcej. Natomiast fundamenty pozostają te same. Młody nie skonsumuje całości wartości wytworzonego przez siebie produktu, bo część tego produktu w jakikolwiek sposób, ale zostanie przekazana do skonsumowania osobie na emeryturze. I to tak zawsze działa. Ja tu mam zawsze problem z kolegami ekonomistami, którzy też tego nie akceptują. Państwo, ja jestem między dwoma stronami, usiłuję obu wytłumaczyć, że nie ma systemów kapitałowych, nie ma systemów repartycyjnych, tylko jak bym powiedział, jest to nieporozumienie. O co innego w tym wszystkim chodzi? Są systemy powszechne, w których mamy jednolite zasady dla wszystkich, które ja nazywam solidarnymi. Czyli my bierzemy na siebie wspólną odpowiedzialność za podjęte decyzje i potem dzielimy się wynikami w sposób, który odpowiada oczywiście naszemu indywidualnemu wkładowi, ale wkładowi na początku. Natomiast nie temu, kto się potem z tymi środkami dalej działo. To robimy wspólnie. I to zrobienie tego wspólnie jest wielką wartością, to odróżnia to od systemów prywatnych, gdzie każdy sobie podrobi jak lubi, ale odpowiada za efekty. Jak zrobił dobrze, to ma z tego korzyść, jak źle, to ma w plecy i to jest jego sprawa. W systemie publicznym tak być nie może. Tak nie jest. Niezależnie od tego, czy tam to indywidualne konto, czy indywidualne konto nie ma. To jest jakby zupełnie inna sprawa. Kolejna rzecz, którą chciałem podkreślić, to jest tego poświęconego wieku emerytalnego, to jest główna rzecz, o której dzisiaj mówimy. I jest takie pytanie, pewnie też retoryczne do Państwa, do wszystkich. Czy nie macie Państwo problemu z kwestią taką, że ten wiek 65 lat, który jest takim typowym punktem odniesienia, był jakby wprowadzony, wymyślony, przeliczony i skąd wzięty ponad 100 lat temu. Wtedy, kiedy ludzie średnio do 50 nie dożywali. Czy naprawdę nie ma intelektualnej podstawy do tego, żeby przemyśleć to, czy przy tych wszystkich uwagach, które Państwo zgłaszacie i innych także, naprawdę nie ma tutaj miejsca na to, żeby zastanowić się nad tym, jak wiek emerytalny powinien być. Czy on powinien być taki, jak był dla naszych prawa, dziadków?
pierwszym systemie... Nie było emerytur. Nie było emerytur. Ja mówię o... Koncepcja systemu, która, do której się odwołujemy, istnieje od końca XIX wieku i możemy spojrzeć na to z punktu widzenia tego, co było wtedy. I wtedy pierwszy system emerytalny, który był stworzony powszechny, miał wiek emerytalny powszechny 70 lat. Ludzie nie dożywali 50. Do 65 około pierwszej wojny światowej Niemcy zeszli. Z tego jest, naprawdę jest tutaj coś do pomyślenia. Ja nie przesądzam konkluzji, natomiast naprawdę coś jest do zrobienia, do przemyślenia. I ostatnia rzecz, może to są ci migranci, to pan tu zrobił. Nie damy rady naprawdę zaabsorbować tak dużej liczby osób, jaka była potrzebna. Ja nie pamiętam wszystkich danych dotyczących Polski, natomiast dla całej Unii Europejskiej to było liczone. Są to takie gigantyczne, wielomilionowe liczby każdego roku. Ja nie mam nic przeciwko, natomiast tego się nie da zorganizować. Nikt na nas pracuje, ale rozwiązania naszych problemów. Naprawdę takie przyjęcie, że niech ktoś inny na nas zarobi, chyba się nie uda. Nie można powiedzieć, że nie stało się. Nie dlaczego my mamy, panie profesorze? Nie, szanowni państwo, kończymy już. Nie wchodzimy w interakcję. Bardzo proszę, nie wchodzimy w interakcję. Kończymy pan profesor. Nie będzie można jeszcze z panem profesorem. Dziękuję. Dwa zdania dosłownie pani Teranowska w odpowiedzi już bardzo. Bardzo dziękuję. Odpowiedź na Agnieszki pytania, elastyczny wiek, bardzo rozmawiali o tym, też możemy dyskutować granice. Główna granica musi na pewno być. Zresztą nasz 35-40 jest elastycznym przechodzeniem na świadczenie. I emerytura obywatelska. Tutaj też możemy na ten temat dyskutować, ale trzeba by było przebudować cały nasz system emerytalny, bo propozycja pani minister Fedak to była tylko i wyłącznie hasło i nic więcej. Porozmawiajmy o szczegółach, ale to naprawdę trzeba było wzruszyć system reformy emerytalnej. I dla państwa informacji. Bardzo często posługujemy się przykładem niemieckim. W tej chwili mamy informację od związkowców niemieckich, że Niemcy chcą zawiesić wykonanie wieku emerytalnego do 67 lat, bo nie sprawdziły się przez te 3 lata program 50+ i 60+. I w odpowiedzialności za obywatela chcą dopiero naprawić te systemy i dopiero wprowadzać wiek emerytalny 67. Tak. Bardzo. Szanowni państwo, ze strony prowadzącego dwa zdania. Pierwsze zdanie. Dwie godziny są mi wystarczające, żeby przeprowadzić taką debatę, a nawet przypuszczam, że spędzilibyśmy tu naprawdę dużo czasu. Drugie zdanie, żałuję, że nie mam ministra Boniego, dlatego że większość tych zarzutów była kierowana do ministra Boniego. I tak naprawdę na koniec, ja mam jedną refleksję po tej dyskusji, że poważne podejście do reformy emerytalnej zakłada różne instrumenty i ograniczenie umów śmieciowych, czy poradzenie sobie w ogóle z problemem umów śmieciowych i kwestie medycyny pracy, kwestie starzenia się. To są różnego rodzaju instrumenty. Więc przeprowadzanie w moim przekonaniu zmiany tej korekty emerytalnej tylko w oparciu o wiek jest zupełnie niewystarczające w tym sensie, że temu powinna towarzyszyć całościowa zmiana systemu polityki społecznej, polityki emerytalnej w państwie. Niestety tak się dzieje. Bardzo dziękuję państwu serdecznie. Oddaję głos panu profesorowi Hartmanowi. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że każdy z nas wyjdzie z niego trochę lepiej zorientowany w tej niesłychanie złożonej problematyce. Ja sam nauczyłem się wiele. Przede wszystkim uświadomiłem sobie, jak bardzo trudno skojarzyć ze sobą ten poziom makroekonomiczny, czy wręcz historyczny i etyczny rozważań o systemie emerytalnym z punktem widzenia pojedynczego człowieka oraz z mnóstwem szczegółów techniczno-prawno-ekonomicznych w krótkiej skali o znaczeniu aktualnym. To jest wielkie zadanie intelektualne. Mam nadzieję, że rząd okaże tyle dojrzałości, że nie ustanie dyskusja nad tym całym pakietem spraw, które tutaj zostały krótko zasygnalizowane.
Mam nadzieję też, że materiały naszej bardzo jednopłodnej dyskusji, chociaż oczywiście trochę chaotycznej, rwanej, jak to zawsze jest na takich krótkich spotkaniach, że te materiały będą udostępnione i że poza tym, żebyśmy się jakoś wzbogacili intelektualnie, to inni też będą mogli z naszego spotkania skorzystać. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.